Dzisiaj sprawdziłem sposoby na darmowe Robuxy. I oglądajcie do końca, ponieważ dostaniecie darmowe itemki. Możliwość zgarnięcia Robuxów. Robux Obi. 75% lajków. O, na końcu są Robuxy. Czy ja dostaję prawdziwe Robuxy? Według mnie to może nie być prawdziwe, ponieważ. A jak znamy te skamy, to wszystkie są fałszywe zwykle. Pyk. I uwaga, czy nam się uda? O, pyk. I teraz. O, okej, doszliśmy tutaj. I co to jest? Ej, może ten przycisk trzeba kliknąć. Czekajcie. You received 10 Robux. Czekaj 10 minut, żeby je dostać. Czyli zyskałeś 10 Robux i czekaj 10 minut, żeby je dostać. Oh my god, ja chcę więcej. Dobra. O, tepło mi gdzieś. Napisał mi pick Robux to get more. Czyli tak. O nie, musimy to wybierać. Czyli 5 Robux czy minus 5 Robux? Tak, wezmę minus 5 Robux. A, minus 5 Robux dostałem. Dobra, to ja biorę 5 Robux. Dostałem, wow, nawet 10. Dobra, kolejne, uwaga, 5 Robux. Ej, dobra, widzę, to wygląda jak scam. Ale jeżeli ja to utrzymam, to podzielę się z wami, dam wam wszystko. Tak, ponieważ ja widzę, wolę oddać wszystko, bo ja mam dużo Robuxów. Chociaż ja mam 70, to nie wiem, czy to jest dużo. 5, pyk, okej, dostałem 10 kolejny raz, dobra, uwaga, pyk. Znowu 5, nice, dobra. Ja nie idę w minusowe, bo ja nie chcę minusowe. Kolejne 5, kolejne 5, uwaga, pyk. I kolejne, what? Okej, teraz press the button. Okej, czyli mam wcisnąć przycisk, a nie, co to jest? To jest zamknięte. Ej, to jest iluzja jakaś optyczna. Bo to jest niebieskie, to jest. Ej, dobra, to jest otwarte. No nie, zamknięte, what the heck. A, o Jezus, dobra. Już mi głowa boli, zobaczcie. Tu nic nie widać, a tu jest, Jezu. To jest paranoja jakaś, dobra. Czyli klikamy, pyk, dostałem. Dostałem 100 teraz. Iluzja optyczna. Nie mogę tu przejść. A, górą, ale to jest zamknięte. Aha, dziwne, dobra, ale i tak się udało. Mamy 100 Robux, 200 Robux kolejny. Wow. Pick a room. Aha, czyli to. Czekajcie, to jest. A, że to nie jest pokój, a to jest pokój. Wow, jaka iluzja, zobaczcie. Jo, prawie się dałem nabrać, a tak serio to. Nawet ślepy Simon by to zobaczył, ale dobra, idziemy w to. Pyk, o, dobra, nice. W ogóle widzowie, napiszcie mi, czy chcecie live'ika jakiegoś. To zrobię live'ika, o. I teraz, o. Kolejne 100 Robux, kolejne i mogę ile chcę klikać. Let's go, jesteśmy bogaci. O je, ej, co jest? Te po mnie gdzieś, to miejsce wygląda mega sus. Czekajcie, to mamy flopa kara i to jest napisane redeem at the end. Mogę odebrać Robuxy na samym końcu tego. Dobra, zobaczymy, czy to jest prawdziwe, widzowie. Jeżeli to jest prawdziwe, to mamy darmowe Robuxy. I wam podeślę tę gierkę, ale wątpię. No, 100 Robux, 100, ja dostaję Robuxy za jeżdżenie. Co jest? 200 Robux, 200, 300. Let's go. Jedziemy, 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 damy radę. Czy nie? O, dobra, i tu jest 3000 Robux, 5000 Robux. Let's go, 10 tysięcy Robux. Zobacz, jakie są kwoty. Czyli my tyle już mamy. Ej, 100 tysięcy Robux. Let's go. Piękne, dobra, podjeżdżamy coraz wyżej. Coraz wyżej. I dobra, dobra, i mamy to. Wow, rakieta bobuksowa. Wow, o nie, spadło moje auto. O, trzyma się. Flopa, stój tam na dole, mój ziomeczku. Dobra, to redeem, wait 15 minutes. Czyli mamy czekać 15 minut. I dostaliśmy 33700 Robux. Wow, 15 minut musimy czekać. W tym czasie, jak będziemy czekać na nasze Robuxy, ja odświeżę. O, aj, dobra. Więc wchodzicie sobie redeem Roblox codes, co nie? I tutaj będę mieć dla was coś ciekawego. Okej, więc tutaj ten gościu pokazał kodzik, co nie? Zobaczcie, o ten. I spróbujemy go wpisać. Uwaga, pyk, pyk. O, ej, error jakiś, czekajcie, jeszcze raz. Hej, dobra, on nas chyba skamował. Ale teraz piszmy coś innego. Speeder Cola, co nie? I to powinno nam dać. Tak, dało nam. Niesamowite, dobra. Widzowie, to nam dało, czekajcie, co nam dało Robuxy? To raczej nie daje Robuxów, tak. To nam powinno dać jakiś itemek do eku. O tak, Spider Cole. Co jest do jasnej? Macie to za darmo, co nie? Ej, to jest kozacki. Teraz kolejny Tweet Roblox. I teraz pytanie, czy to nam da Robuxy, czy to nam da jakiś itemek? Bo podobno, no znowu zadziałał. Wow, dobra, zobaczmy. Czy dostaliśmy coś? Pyk. O, jaki słodki. O. Okej, widzowie, teraz wpisałem kolejny kod RIP NRS. I to dało mi 50 zł, co nie? Jakąś dziwną maskotkę. Ale to kupiłem za 50 zł, więc to nie jest za darmo. Teraz za te 50 zł możemy na przykład kupić te Robuxy, co nie? Bum. Piękne.
Ale zobaczcie, mamy coś takiego jak portfel obok Robuxów, to jest chore. I chodzi tutaj o to, że jeżeli macie na przykład takie 20 zł, to zostaje wam na koncie, więc nie martwcie się i to wam nie ucieknie. Tylko to chciałem powiedzieć. Ten gościu pokazał prawdziwy sposób na specjalny sekret w Please Donate na Robuxy. Okej, okay, tam pokazał taką strzałkę, że coś tam jest, co nie jakiś sekret. Jakie to będzie mocne. Dobra, i teraz tak, on chce się tam dostać, żeby dostać Robuxy. Potem szuka miejsca, o, znalazł jakieś to podpowie. W końcu znalazł cheata, żeby po prostu, o, zacząć pływać. I tym samym on popłynął do tej wyspy, co nie? Ta gra jest znana z tego, że daje dużo Robuxów ludziom. Tak, jest to całkiem prawdziwe i dałem teraz pani 50 tysięcy Robux, nice. Znaczy 50 Robux. I teraz patrzcie, co to tam jest? To jest chyba jakiś sekret tam daleko. I uwaga, czy w tej grze to nam da Robuxy? Ponieważ właściciel tej gry rozdaje Robuxy na lewo i prawo. On dał w prawdziwym życiu Robuxy. Zrobił obbit z darmowymi Robuxami. Dobra, lecimy widzowie. Pam, 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 pam. A co tam będzie? Czy tu będą darmowe Robuxy? Czy ja dostanę właśnie free Bobux? Jakieś 500 albo więcej? Dobra, dawaj. Fejrocik, nie możesz się poddać. Musisz dostać te Robuxy. Przecież to jest gościu, który rozdaje Robuxy każdemu. Spotkamy się na zakręcie. I... o, mi to nie dało, czy co? Dobra, tamto nam nic nie dało, ale teraz zobaczcie, oddaniemy ekran i tu coś musi być. Wow. To coś będzie na 100%. Come on, Fairout, come on. Yo, co to jest? Ej, tu są darmowe Robuxy? Come on, no muszą. O, klik? To można kliknąć tak jakby. Ale chyba nie działa, więc mit jest obalony. Każdy, kto dołączy, dostanie Robuxy, ta pani powiedziała. Nazywa się ta gra Dice, to nie? Zrobiona przez gościa, który zrobił Please Donate. I jak wbijecie i zakręcicie tym, to wtedy wygrywacie ileś Robux. I dostajecie kodzik na Robuxy. Jak ja dostanę free Robuxy, to będzie popaprane. Uwaga, hazem. Okej. Okay. I teraz roll. Roluje mi. Dobra, zobaczmy. Dice, dolar, TC... czekajcie, muszę to wpisać. Piszemy Fireroad 3K. Dobra, spisałem sobie ten kozik, pyk. Ej! Oskamowało mnie. Co jest? Halo, no nie. Uwaga, nie klikaj tego linku pod żadnym pozorem. Ten link przeprowadza cię na stronę. I tutaj ludzie niby wygrywają miliony Robux. Hej, czy mogę dostać Robuxa? To napisałem. I teraz ktoś mi odpisał: lol, po prostu przestań spamować i użyj generatora. Fireroad, czy to twój pierwszy raz tutaj? To jest tak jedyny legalny generator Robux. To jest taki scam, to jest po prostu chore, widzowie. Powinieneś spróbować, człowieku. To jest scam totalny. Ci ludzie mi piszą, żebym... faceci, nie słuchajcie się. On po prostu chce wszystkie Robuxy dla siebie, haha. Co to jest? Oni kurczę chcą, żebym ja ten zwygenerował Robuxy. Dobra, wygenerujmy sobie 100 milionów, co nie? Mamy moje konto, uwaga, poświęcimy moje konto w tym odcinku. Ej, jak ja serio dostanę? Nie, raczej nie, to jest scam, widzowie. Dobra, zobaczmy. Wybrana platforma Android, Fireroad 3K. LOL! Ładuje coś tutaj, Robuxy. Dobra, zatwierdzone, nice. Przyjmij im omygy, dostaję. Niezabawne, niektórzy ludzie. Co to jest? Dobra, wymagana weryfikacja przez człowieka. Dobra, zweryfikujmy to. I wybierzmy Windows, Android, iOS, Windows. Albo PlayStation, dobra. I tu, aha, musimy znowu wybrać 10 tysięcy Robux, dobra. I teraz... o nie, moje IP tu pokazało. Dobra, musiałem to zakryć, pokazało gdzie mieszkam. Co to jest? Dobra, i teraz weryfikacja. Kliknąłem. Okej, sprawdźmy, czy dodało mi Robuxy. Trzeba odświeżyć tylko. 3, 2, 1. 10 tysięcy Robux! Niesamowite! Bo jestem w totalnym szoku. Nie, a tak serio, widzowie, to jest scam. Ponieważ sprawdziłem i tutaj nie ma tych Robuxów. Zobaczcie, odświeżymy. I ja po prostu sobie to zedytowałem z Bad Element. Teraz ten YouTuber pokazał grę, gdzie można dostać prawdziwe Robuxy. I on nie skłamał podobno, bo zobaczcie, tutaj pod koniec wam każe podać wasz Game Pass. I wtedy ta osoba właśnie gry daje wam Robuxy z tego Game Passa, co nie? Czyli ten właściciel po prostu on jakby kupuje wasz Game Pass. Zobaczmy. Wow. Oni mają aż 3 miliony subskrypcji, więc mam nadzieję, że to będzie prawdziwe. Wow, dobra. To chyba będzie działać. Nice! I teraz trzeba przyjechać do końca, żeby dostać Robuxy. Dobra, jedziemy. I tutaj 20 Robux się za to dostaje, więc jeżeli ktoś chce 20 Robux, to niech wbija tutaj. O! Jedziemy, jadę przez kulicy, jadę sobie na... Taka, wow! Dawajej! Już tam są nasze Robuxy. Tam, o czekajcie, o, moja kamera. Dokładnie w tamtym miejscu już są nasze Robuxy, czekają na nas cieplutkie Robuxy. Dobra, jedziemy w dół. Teraz dawaj Fireroad, nie poddawaj się. Mam nadzieję, że ta gra serio nam da, ponieważ to są prawdziwi duzi youtuberzy. No chyba youtuberzy nie... A co to jest? What the...
Dobra, to mnie wystraszył. O nie, on specjalnie nas wystraszył, żeby było jeszcze ciężej zdobyć robuxy. Dobra, nie poddajemy się. My się nie boimy Game Passu, Grzymskerów, co nie, widzowie? Dobra, łop, ojej. Najsik, o nie. O nie, nie spadnij, Fireout, nie spadnij. Dobrze, jedziemy. To jest całkiem spoko gra, ponieważ naprawdę, jeżeli przejdziemy, to dostajemy free Bebex. Dobra, pyk. Sajbobek by tu pewnie wbijał codziennie, bo on nie ma Robux. O, wow. Prawie spadliśmy, to było takie straszne, ale dajmy radę. Skok, nice, dobra. Wyhamujmy, dobra, nice. Teraz kolejny skok, ojdź, dawaj Fireout. Nice, dał radę Fireout jest mocny. Dobra, teraz idziemy w tę stronę. Coraz lepiej nam idzie, widzowie. O nie, zwolniliśmy, co jest? Wow. I teraz jedziemy, o nie, ostatni skok. Almost there, czy zapisane, czyli prawie jesteśmy. Łop i... Jej, o mój Boże. Ja myślałem, że my spadniemy, serio. Dobra, i teraz mamy chyba free robuxy. O nie, jeszcze spadek w dół, dobra. Ten spadek zadecyduje, czy mamy free robuxy, czy ich nie mamy. To jest ten spadek, czyli spadek, kurczę, rozliczenia z przyszłością. O, dobra, dawaj Fireout, rozlicz się. Yes! Zrobiliśmy to, nie wierzę. I teraz, widzowie, to jest to. Nie wierzę, to jest to. Ten przycisk da nam free robuxy. Ja jestem ciekaw, klikam ten przycisk. O nie, czekajcie, to jest napisane. Ta gra aktualnie już nie rozdaje robuxów na ten moment. Dołączcie jakiś serwer, żeby dostać update. O nie, ale wcześniej działało to tak. Robux Game, ona kliknęła, wywaliło ją. I patrzcie, oj patrzcie, dostała właśnie 7 robuxów, więc to działało wcześniej, ale teraz już nie działa. Okej, widzowie, teraz my zrobimy grę dla was z free robuxami, gdzie będziecie mogli je wygrać i dam wam ją w opisie. Okej, czyli tak, mamy tutaj niuka, co nie? Tutaj będziecie mogli odebrać swoje robuxy. Teraz tutaj zielony przycisk, pyk. Nice. I tutaj jak na to staniecie, to będziecie właśnie mogli sobie dać Game Passa i odebrać te robuxy. Pyk, pyk, pyk. Niestety muszę zrobić to obi ciężkie, no bo wiecie. No znaczy dla widzów zrobię takie proste. O, pyk, pyk, takie coś. Tutaj damy schody, mega długie zrobimy. Pyk. O, nice. No wiecie, robuxy nie mogą być aż tak tanie, ponieważ jeżeli każdy się zdobędzie, no to wtedy nie ma to sensu. Dobra, pyk, to będzie stało. Więc widzowie, jak ty będziecie szli, to możecie tutaj sobie dotknąć Fireouta. Więc tak, ta gra będzie działać tylko dopóki nie dostanę bana. Okej, wbiłem. I teraz tak, idziecie sobie tędy i potem macie takie skoki, co nie? Przychodzicie i macie to. I klikacie sobie na to. I tu macie, podaj kod Game Passa max 5 rob. Ten link, który macie w opisie, będziecie musieli wkleić. I tutaj stworzyć sobie Game Passa, co nie? Tutaj wklejacie, co nie? I potem, jeżeli mnie gry nie zbanują albo nic się nie stanie, jest szansa, że dostaniecie robuxy. Tak, ale no niestety ja dostanę bana albo nie będzie działać. Kurczę, Simonek, dawaj, przechodź. Masz 5 robów, jej! Przechodzę, przeszłem. I teraz kliknij w lewym dolnym i wpisz tutaj ID swojego Game Passa. Oho, ale to nie jest scam, mam nadzieję. Nie wiem, zależy czy mi będzie działać Roblox. Okej, doładowałem ci konto, udało się. Dzisiaj zagrałem w gry, które miały dawać darmowe robuxy. Oglądajcie do końca, czy coś dostałem. Sekretne obi, pierwsze. Bardzo sekretne obi, tu jest jakaś osoba ze mną. Trochę się jej boję, wygląda jak Coca-Cola, ale dobra. No, można kupić jumboosta? Naprawdę? Free robuxy można? Dobra, kupię speedboosta, co nie? Nie wchodźcie na te gry, bo ja się ich boję, że mnie oskamują. Ale dobra, na razie mnie nie oskamowali jeszcze. Dobra, wydaję 15 robux. Tam na końcu może będzie fajne. No nie dali mi na jumboosta, dobra, idę. Idę, tam są free robuxy. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwe. Nie, tu jest nie do przejścia. To jest chyba jakiś skam, co nie? Bo tam się nie da przejść. Co jest? To jest specjalnie, żeby robuxów nie dostać. To jest bez sensu. Zobaczcie, to jest skok niemożliwy na Robloxie. Uwaga, próba! Nie, no to jest oszustwo. Dobra, po przechodzeniu tego wzięliśmy Simona do pomocy. No nie! To jest taki skam. Nie dajcie się na to nabierać, bo to wam nie da robuxów, no. Tylko się nie da przeskoczyć. Kolejną grą, którą wysłał mi Simon z robuxami, to jest to coś. Simon chyba jakieś dziwne gry. Czemu to są pistolety? Czy my jesteśmy... Czekajcie, nie, no. Czy to jest Brookhaven? No nie! Co? Tu się wszystko pali, co się tu odwaliło? Halo, tu są darmowe robuxy gdzieś? Czemu mi to Simon wysłał? To jest straszne. Czuję trochę dziwny klimat w tej grze, jakby się trochę boję. A co on robi? Gin, nie, on do mnie biegnie z nożem. A masz! Czy ja zabiłem kogoś na Brookhaven? Co to jest za gra? Kto ją stworzył? Czy to są... Simon, czemu powiedziałeś, że to są darmowe robuxy, no? To jest jakieś oszustwo. A masz! Dobra, kolejny leży, okej. Dobra, to jest zbyt dobra gra. A masz!
Jest, kolejny. Dobra, jesteśmy w najlepszej grze pod tytułem Brookhaven Robuxy, o nie. Dobra, na tą grę też nie polecam wchodzić, bo ona jest mega straszna, trochę się jej boję. Free Robux, limitowana oferta, 2021. Co? Free Robux, limitowana oferta? Muszę tu wbić, naprawdę. To na pewno nie będzie skam. Aby dostać 10 tysięcy Robux, kup to za 10 Robux. No dobra, mam nadzieję, że ta gra mnie nie oskamuje. O, nie dostałem dzisiaj. Kolejny raz. Dobra, kupię ostatni raz. Nie będę wspierać tej gry już więcej. Dobra, no nie, jaki... To mi ciągle wyskakuje, no way. Dobra, mamy tu F to start, dobra, spróbujemy, uwaga. No nie, Lamborghini Robuxowe nie działa. Ej, serio, myślałem, że ta gra będzie jakaś fajna. Ej, nie, czy tu się produkują Robuxy? Czekajcie. Czy ja widzę obi za Robuxy? Co to jest? Tu się robią Robuxy. Dobra, to jest jakaś fake, ale dobra, chodźmy na górę. O nie, to pode mną znika. No. Dobra, okej, teraz trzeba wybrać dobrą drogę. Strzelam, że niebieska. Jest, dobra. Teraz strzelam, że czerwona. Dobra. I teraz strzelam, że żółta. Jest, dobra, udało się. Przechodzimy. Uwaga. Są Robuxy, czy to nam da Robuxy do konta, czy tylko jest taki po prostu? Nie, mi się wydaje serio, że to nas tak oskamuje, że ja już nie będę mógł grać w Robloxa. Dobra, uwaga. Dobra, wchodzimy. Przeszliśmy metę. I... Co? Robuxowy tron do tyle. Nie, dobra, ja idę się. Ej, widzę tam Robuxa. Kolejna gra, gdzie jest Simon? Simon, gdzie ty jesteś? Szybko, nie, Simon chce mnie wyprzedzić. Robuxy. No, moje Robuxy. A, nie, on mnie wyprzedzi, co to jest? A, no zepchnąłeś mnie, Zajbobku. A może się podzielimy Robuxami, Simon? To chyba dobry pomysł, nie? Ej, mega fajny pomysł. To jest pomysł 300 IQ. Ej, jak ja tu wskoczyć, pomocy. A, no nie, nubku, pomóż. Znaczy, pro Simonie, proszę, pomóż mi, Simonie. Pomogę ci iść, jestem. Dobrze. Odbiłeś mnie. Ja chcę tego Robuxa, co tu leży. Czy ja dostanę Robuxa na... A nie, to trzeba iść w tę stronę, no dobra. Ej, dobra, tu co się... Czy to jest napisane? Odbierz 1000 Robux. Nie. To jest kolejny skam pewnie. Ale no dobra. Touch for busy. Ej, to jest po premium Robloxowe, jak tego dotkniesz. Dobra, co wybieramy? Super premium, mega premium. O, tu pewnie jest jakaś nagroda Robuxowa. Dobra, które Robuxy wybrać? 2000, 10 tysięcy. Dobra, wezmę 100 na początku. Okej. Zobaczcie, Robux, odebrałeś 100 Robuxów po prawej. Co jest? Dobra, spróbuję wszystkie. 1000, 5000, 10 tysięcy. 2000, dobra. Ej, nie, 1000 Robuxów tylko odbieram maksymalnie. Aha, co jak na tym stanę? Kolejne 1000! Co się dzieje? Dobra, a OBC? Jak odbiorę? To mi przyda coś? Odebrałeś OBC. Odebrałem premium w Roblox. Co to jest za skam? Dobra, czyli teraz mogę. Uwaga, Robuxów mam, odświeżamy stronę. I nic się nie zmieniło, czyli gra kolejna mi oskamowała. Super. Okej, w tej grze było napisane, że free Robuxy są na samej górze. Ej, czemu ty samogasz? Ta gra jest mega dziwna. Dobra, nie, Simonek! Czyli ty, ja chcę być zielony, ja chcę być sobą. O nie, muszę być czerwony. No dobra, niech będzie. Ej, tu jest co się dzieje z tą podłogą? Zostawcie mnie. Dobra, kupujemy tutaj bań. 120 Robuxów, co tam jest w środku? Dobra. Simon, wyścig na górę, dawaj! Gdzie on już jest? Na czwartym piętrze. Co? Dobra, muszę ci wyprzedzić. Tyrn, tyn, 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 tyn. O, Macarena. Mam Monga, stać się. Simon, weź, poczekaj na mnie. Dobra, biegnę. No dobra, podzielimy się. Muszę wyprzedzić Simona, mam taktykę. Dobra, tu robię. Tu robię, okej, taki skok. Tu robię. O, Simon, siemka. Siemka, na raz. Ty, mam taktykę. Ej, jak ty mnie? Jak ty masz? Dobra, ej, patrz na to, jak ci wyprzedzam. Wow, siemka. Co tam u ciebie? O. Wiesz, jak ja skaczę, bo ja tu sobie robię 3 schodki taniej. Hop, hop. O nie, jak spadnę, to będzie. O nie, dobra. O nie! Jestem na samej górze. Free Robuxy są tak daleko, będziemy to wchodzić. Tylko, czekamy jeszcze na Simonka, bo on spadnie. Nie, Simonek mi wyprzedził, ja chwilę byłem awkiem, no. Gdzie ty jesteś? Tam już jest, zobaczcie, to na Among Us. Dobra, patrzcie na to. Ja mam na tej grze admina, sprawdziłem, nie wiem skąd w ogóle. Serio, patrzcie, tutaj. Mam VIP-a, czyli mogę na przykład zamienić się w giganta? What? Co jest ze mną? Czemu mam takie nogi dziwne? Co się odwaliło? Nogi mi wyszły. Wchodzę, wielkie bo. Bobo wchodzi. Simon, ty jesteś tam na górze. Prawie już zaraz co Robuxów dochodzę. Nie, daj się wyprzedzić. Czym ja jestem w ogóle? Co to jest? Czemu jestem Simonem? Siema, Simon. Siema. Jak ci się podoba mój skin? Co to jest? Tak, 1000 Robuxów, nie.
To dopiero 1000 metrów, tam jest jeszcze coś wyżej, Simon. O nie, tam będą robuxy. Nikt nie przyjdziesz, fajro. Ej, tu jest pomoc, oni nam dali pomoc, żebyśmy szybciej wchodzili wyżej. Ej, nie mogę. Nie spadnij tu! Nie spadnij, Bobo nie może. O, jak wysoko! Co jest? Ten koilem się fajnie wchodzi, zobaczcie. Zobaczcie, skok i skok. Kozak. Simon, to już tutaj, zobacz, to jest ta platforma. Ile my wchodziliśmy? Nie, ja chcę! What is this? Bobux? Bobux? O co się amoga się? Zabrałeś! Ej! No nie, a co to jest pijanie? Czemu jestem wielkim bobasem? Touch this, play new game. No! No, nie będę grać w waszą grę, oszuści. Jesteście oszustami! Nie daliście nam robuxów, idę skoczyć! Aaaa! Co się dzieje? O! Jaś, i skok, dobra. Tutaj mają być robuxy, to by się nazywało zabij nuba, aby dostać darmowe 10 tysięcy robuxów. To na pewno nie jest scam. Dobra, uwaga, mamy to. We got it, dobra, uwaga. Przykro mi, nubie, ale taka była. Tak mi kazali, żeby dostać robuxy, 10 tysięcy robuxów. Strzał, halo. Co jest, dobra, może go trzeba zepchnąć. Nie no, robuxy. Proszę, dajcie mi, no, prosiłem. A, no i zginąłem, kolejny scam, no way. Okej, ten obbis był nawet bardzo lubiany przez ludzi. Ej, czekajcie, tam są na końcu darmowe robuxy, to znaczy... Co? Czekajcie, nie. To jest ta gra z tych starych czasów, co wszystkie dawały niby darmowe robuxy. Czekajcie, już na samym końcu praktycznie, uwaga. Nie, to są ludzie. O, zobaczcie, na tabelce też są ludzie. Nie, to jest mega scam chyba. Tu jest nawet właściciel Robloxa, wyślę mu zaproszenie. Co, tu się da zapraszać? Ej, to jest, nie, to jest naprawdę zbyt mocne. Ta gra jest zbyt skamerska, dobra. Ja, tu ludzie stoją, tu administrator Robloxa niby stoi. Dobra, przedostajmy to, uwaga. Mam tu wpisać swoje hasło. Naprawdę. Halo, czemu przycisk nie działa? I pewnie teraz będą próbować mi ukraść konto, co? Na 100%, dobra. Sprawdź robuxy. O ja! Dostaniemy robuxy za to, że dołączyliśmy tego grupy. Gra, w której zarabiacie robuxy. Słyszeliście o czymś takim? Bo ja nie. Bo chyba takie coś nie istnieje na Robloxie. Ale dzisiaj zrobiłem coś takiego. Znaczy jakby wziąłem to z innej mapki, co nie? Że są mega wysokie skoki. I wam zaprezentuję. Zobaczcie, i tutaj trzeba zrobić w ten sposób, co nie? Czyli trzeba przełohopować, czyli coś takiego. To już po prostu jest takie wysokie. To jest prawie niemożliwe do przejścia. Ale jednak wallhopem się da, co nie? Znaczy nie wiem, czy to się wallhop nazywa. Jakie to jest fajne, nie? Jest! Wyjdziecie? O to ty właśnie chodziłeś. No, ale potem się robi właśnie coraz wyższe. No, co robi? Co? I na końcu będą darmowe robuxy. Dobrze, a więc weźmy sobie tu jakieś schody, co nie? Znikające. I postawmy je tutaj. I tu... No wiecie, trzeba, żeby wygrać robuxy, trzeba się postarać. Tutaj macie tą platformę, tak? Jeden robux. Żeby go odebrać, trzeba będzie po prostu stanąć na tym na przykład. Bang! I tutaj się trzeba wystarczy na tym stanąć, tak? To wystarczy tyle. I macie wtedy jednego bebeksa. Okej, kolejne robuxy do zdobycia, wystarczy przejść raz, dwa, trzy klocki. I proszę bardzo, tu już będą do wygrania 5 robuxów. No! Okej, kolejna konkurencja będzie zrobiona tutaj, co nie? Cyk. Pum, pum. To będzie ryzykowne po tym przejść, naprawdę. Tu można się wywalić mocno. Dobra, takie coś, takie ten. I tu już będzie, będzie 20 robuxów, dajmy na to. Dobra, kolejne to będzie Fire Old Junior, bardzo, bardzo staruszek. Bardzo słodkie. Dobra, tutaj będzie po prostu wybór, który. Po przejściu tutaj będzie Squid Game. I tutaj przewiduję, że masa osób odpadnie, co nie? Bo to już jest mega ryzykowne. Tutaj spadają te szkiełka. I na końcu będzie 150. Czyli jak tu już przejdziecie, macie 150 gwarantowane, co nie? A teraz mamy tutaj te przeskoki znane. Znane wam. Każdemu, prawie nikt ich nie zna. Teraz weźmy coś hardkorowego. Nie wiem, czy to czerwone ktokolwiek zrobi, ale dajmy na to na przykład to niebieskie. Tu za to będzie 1000 robuxów, co nie? I tutaj jest do odebrania 160 robuxów, bo to w ogóle nie jest ciężkie. Przejście tutaj, co nie? Tutaj 170 bebeksów, niech będzie. O, już jest ciężko przeskoczyć, bo tu trzeba wallhopa zrobić, co nie? Więc tutaj dajmy
200 robuxów. Dobra, i tutaj mamy 250 robuxów, a jak ktoś to przejdzie, to to już są prosy, co nie? Tutaj już trzeba dać dużo robuxów. Tu już może odebrać 500 robuxów za przejście tego, co nie? I to już jest takie ryzykowne. I lecimy dalej, będą dalsze nagrody. Dobra, znalazłem wersję Fajrota Juniora po 10 latach w Rosji. O tak, dobra, damy ją tutaj i cyk, siema. Dobra, tutaj damy robuxa, żeby wiecie, osoby, które tutaj chcą, to robuxa. Tak po prostu, co ja mówię, i serio. Totalnie, czasem nie wiem, co ja mówię na odcinkach, ale to jest fajne, bo wtedy wiecie, że nie umiem mówić. Zawsze co? Dobra, damy tutaj dużo robuxów do podniesienia, takie wiecie, bo to się da podnieść i wziąć do ręki, to będzie fajne. A tutaj damy Anais, jeżeli jest, Anais z Gambola, znacie? O, jest Anais! I tu jaka? Yo! Ale to jest kozackie, to jest takie 3D. Dobra, bierzemy to i jeszcze postawimy zwykłą. Damy ją po prostu... Hello! Hello! Ale super! Ale to jest kozak. Bonifico! Piękne. Dobra, teraz damy... Akurat jak powiedziałem Bonifico, to mi się skojarzyło z pizzą. Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza. Dobra, i tutaj jest 700 robuxów. Jak to się przejdzie, no to macie 700 robuxów. Naprawdę są to już gigantyczne kwoty, bo naprawdę jak tu przyjdzie 3 osoby, to już 3000 robuxów muszę wydać. Ale to oczywiście dla widzów, więc ja się cieszę. Dobra, to tak, dalej zrobimy killera, wiecie? Zrobimy killera. Taką piękną grę za labiryntem akurat. Tą grę, którą już nagrywałem. Dobra, i tu się będzie wchodziło, co nie? Przez tutaj, o, tak, leciutką taką malutką dziurkę, co nie? Trzeba bokiem wejść. I będzie tutaj killer fire, to gdzieś tu stoi. Yes! Jak się ucieknie, kliknie się wszystko, przejdzie się tutaj, przejdzie, to ma się wygraną już pewną. Weźmy to, jestem ciekaw. I znaczy, muszę wymyśleć, co nie? Dobra, wymyślmy na przykład. Jaka liczba by się przydała? Ach. Dajmy 1500 robuxów. Bang! Jak przejdzie się te wszystkie konkurencje, to macie 1500 robuxów. What? Dobra, to jest niesamowite. I ostatnia konkurencja to jest wejście po tym gigantycznym czymś. Jeszcze nie jest gigantyczne, ale teraz się robi większe. Teraz zaznaczamy 4 i robimy jeszcze większe. Teraz zaznaczamy 8 i robimy jeszcze większe. O, teraz jeszcze większe. Pom, piom, piom. Takie mega wysokie, co nie? Żeby tu ktoś... troszeczkę się powchodził, bo naprawdę jak ja wydam wszystkie robuxy w sekundę, to już to będzie problem. Dobra, dajemy tu jeszcze, jak to wysoko jest. Jezu, ej, w sumie to jest tak wysoko. Dobra, nie wiem, jak to ktoś to przejdzie w ogóle. Ja cię kręcę, co to jest? Dobra, tyle wystarczy. Tyle mi wystarczy, mi się wydaje. Dobra, i tutaj na górze będzie wybór. Dwa wybory, jeden wybór. To będzie ban, naprawdę. Jak ktoś tyle przeszedł, to może dostać bana. Winning smile, to dostaje 2000 robuxów. Naprawdę. Także to będzie mega ciężki wybór. W sensie nikt nawet nie będzie wiedzieć, co wybrać. I to będzie taki los po prostu. To czy to, to czy to. Więc nasza babka wygląda tak pięknie, co nie? Jeszcze tutaj napiszę zasady na tabliczkach i myślę, że możemy zaczynać. 3, 2, 1, 0, gramy, lecicie. Uwaga, już lecą, to przeczytali zasady wszyscy. Mam nadzieję, że ktokolwiek to przeczytał, bo wpisy zapytałem się 100 razy. Ale uwaga, mamy pierwszy robux. Kto chce jednego robuxa? Uwaga, ktoś odbiera? Nikt nie odebrał, biorę w ogóle, wolą iść dalej. O, Kuba chce odebrać? O, nikt na razie nie chciał odebrać, dobra. O, Cheetos, jak ci idzie? Teraz musisz wybrać. Sorry, ale mój gość się nie nagrał. Co wybierasz? O, zginął! Dobra, lecę dalej. O nie, się to zginął. Dobra, nie, to było złe. On napisał, serce mi wali. Dobra, czy przeskoczy? Przeskoczył. Dobra, kolejne. Musi wybrać drugie. Kto, co będzie? Pum. Nie, spadł. Na razie nikt nie przyszedł dalej. Pięć, masz tutaj pięć, proszę. A, nikt nie chce. Dobra, po tej linii będzie ciężko? Nie. No dobra, to dalej, 10 robuxów, nikt nie chce? Super, wszyscy mają wywalone. No dobra, wybrałeś dobrego, masz 50 robuxów, odbierz ci to może. Dobra, teraz macie speeda, zobaczymy, kto to przeskoczył. Wow, przeskoczył, przeskoczył, jak skaczą. Kto przeskoczy dalej? Połowa spadła, ale co z tego, 3 osoby biegną. Uwaga, czy znowu wszyscy zginą? Dobra, chodź, jest, masz drugą próbę, Cheetos. Dobra, uwaga, przeskakuje. O, spadł, masz farta, dawaj Cheetos, dawaj, lecisz. Dawaj, śladę, prawe, podpowiedź, prawe. Co ty zrobiłeś? Nie, dawaj Cheetos. Po co skakałeś? Mówiłem, że prawy. O. Aaaa! O jest, tam idzie jakaś dziewczyna, dobra. Dobrze Cheetos, 150 robuxów, dawaj odbierz. Nie przejdziesz dalej, no. Tam dalej biegnę. Dawaj, dobra, dawaj, przechodź, teraz to. Wystarczy, że przeskoczysz i masz 160. Zobacz, serio. Co ty? Co ty? Serio masz? Wystarczy, że przeskoczysz i masz 160, dobra. Kolejna osoba, tutaj leci Ysi Pro. Dobra, dawaj, Jasia.
Wallhop, on umie? Czekaj, czy umie Wallhopa! O, to jest koksu! Dobra, leci! Leci, leci, bo chce! O! Nie! To tak nie, tak się nie przychodzi. To się tak przychodzi. O! O, jest, przeszedłem. Dobra, kolejne osoby przychodzą! Leci! O, on próbuje odebrać robuxy? Nie, nie chciał. Dobra, musi przeskoczyć. Czy on da radę? Wallhopuje. Nie wiem, czy umie, ale mam nadzieję, że chociaż on umie. Nie! Ale cheatował! O, on spadł! O, ale cheater, tak nie wolno! Ej, nie wolno tak. Zrobię anty-cheata. Plup. Plup. Ale ci się patrzcie, już robią to cheatos, jaki pros! Nie! Cheatos, cofaj, cofaj. Co ty zrobiłeś? Dobra, lecą, lecą dalej. Dawajcie no, proszę, Wallhop. Jak on to robi? Czy to jesteś hakerem? Wow, no, co robi? Co? To jest cheating, cheatos. Co to jest? Jak to zrobiłeś, no? Nie wierzę w to. No nie mogę. Czemu nikt tego nie umie, a ty umiesz? Jakie co ty to zrobiłeś? Ty masz jakiś fly? Jak to? Dobra, nieważne, tu jest zgadywanka, tak, możesz zgadywać, wpisać. To jest bardzo proste. Ja w ogóle wszystkim już tą sudę przejście, niech przejdą sobie, bo to jest niemożliwe przejść tego, tylko czy ich to umie. Proszę, idźcie po robuxy. Cheatos, dawaj, biegnij. Fire Out Junior, to źle wpisałeś. Fire Out. Nie, spacja. Dobrze, lecisz, lecisz, lecisz. Robuxy, robuxy, robuxy tutaj. Dobra, po co ja podpowiadam? Dobra, teraz tutaj a, dobra, zgadłeś? Nie wiem, jaki cudem. A to jest bardzo proste akurat. O, dobrze, cheatos, jaki ty jesteś pro. Już 700 robuxów macie, ja się nie wypłacę. Dobra, wszyscy mają po 700 robuxów. Lecicie teraz, radzę uważać na pewną głowę, która się nie rusza. Lecicie na mnie, zabijam nożem, chodź tu, chodź tu. Dobra, mam pierwszego, mam pierwszego, mam pierwszego, mam pierwszego. Dawaj, dawaj, uciekaj mi. Kliknąć przyciski jak coś, żeby przejść. Takie guziki, jest, zabiłem. Dobra, leży, on się położył, co jest. Dobra, teraz kolejny, dobra, kliknę wam w sumie. Klik. Kto tutaj jest do killa? Dzień dobry! Gdzie jest cheatos? Cheatos, chodź tu. Kto chce kliknąć niebieski przycisk? Stoi tutaj. Nie wiedziałeś, że to stoję! O nie, ucieka mi! Kliknął to! Co za pros! Uratował wszystkich, ale niestety musiał odejść. Nie mogę dać wszystkim robuxów, to jest niemożliwe. Dobra, czy ktoś tu skacze? Dobra, ona próbuje przeskoczyć górą. Nie wolno! Nie wolno! Jest, dobra. Kolejna osoba leży. To znasz grę Hagi Wagi? Zobacz, coś za tobą! Kotek! Chyba widocznie chcesz, żebym cię zabił. O, tu jest moja twarz. Gdzie jesteś? Gdzie? O ty, już tam jesteś? Chodź tu, Hagi Wagi, chcę cię zjeść. Dawaj, chodź, chodź tu. Jest! Mam go! Zabiłem? Tak, zabiłem, dobra. Reszta możesz wyjść, ale ja muszę ich wyeliminować. Tyle ciał tutaj leży na tej mapie, to już jest po wojnie. Ja wszystkich tutaj wyeliminowałem i zostało tylko wyjście. Tu już jest, uwaga, 1500 robuxów, a na górze jest 2000. O, dobra, dwie osoby już mają 700 robuxów, nieźle odebrały. Teraz możesz iść po więcej, dawaj cheatos, lecisz, tu jest wyjście. Dobra, już zamykam przejście, bo już za dużo osób ten. Teraz możecie przejść dalej, cheatos, odbierasz 1000. O! Po 2000? No dobra, ale tutaj jest 1500, no dobra. Nie możesz już cofnąć, nie możesz już cofnąć poprzedniej nagrody. Dawaj, cheatos, dawajcie, przechodzicie. Musicie się zrzucić, dobra, daję wam miecze. Lecicie na górę. Zostało tak mało, dawajcie. Dobra, wejdę tu na górę. I uwaga, tutaj jest ostateczny wybór. Cheatos, lecę ci na głowę, lecę ci na głowę. A! Nie lecę, przepraszam. Dobra, dawaj. Dawaj, mordeczko! Jedna buzia daje ci bana, a jedna daje ci na... A! Wyjął nóż! Zabił cheatosa! Sorki, że ci przerwę w tym smutnym momencie, ale jak to nagrywam, brakuje 10 subskrypcji do 800 tysięcy! Nie wiem, jak jeszcze nie zostawiłeś to serio, proszę! Brakuje 10 osobów! Nie... Dobra... I on wybrał tą twarz. Ej, on się z tobą umówił na teamowanie? I cię zabił? I teraz niestety... Ale ta twarz dawała bana! Cheatos, on dostał bana, cześć to? Bo wybrał złą twarz. Ej, on wyszedł z serwera. No on wyszedł z serwera w ogóle, no nie. Nie, nie, tego nie zbanowałem. Co tu się stało? A więc tak, 700 robuxów wygrała Gabi i pan Imax. Dobra, zapisuję. Kolejna osoba, ktoś tutaj wybrał coś? Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Cheatos, uwaga, co wybrałeś? 170 robuxów. O, no tu już stop. 200 robuxów, gratuluję. Ktoś jeszcze tutaj wybrał? Tutaj pani wybrała Linę, która nie wiem dlaczego jest zaisowana. Nie wiem, totalnie. Tutaj leży ktoś i ten pan. Ale widzowie wygrali robuxy, to jest najważniejsze. Cheatos 200, więc Cheatos 200 i tutaj te dwie osoby. A,
5 osób wygrało. Ale da mi po 700. Siema, ci wszyscy ludzie idą po darmowe robuxy. Jej, jej, darmowe robuxy. Tak, to 100% działa. W solo nie, dlatego że mam pistolet. Ja będę mieć darmowe robuxy. Nikt inny. Okej, robuxy są już kawałek ode mnie. Jest, udał się. To może tam będą robuxy. Proszę, dajcie mi robuxy za darmo. Tak, na pewno ten skok da się wykonać. To jest takie skamerskie. Dobra, dobra, ostatni skok, ostatni skok, ostatni skok. Czy u was łapka w górę też ma kolor czarny? Jak ją zostawicie? A subskrypcja szary? A dzwoneczek jak czarny ten? No i na kod dostawy masz darmowe robuxy. Dostawę na fireroad.pl. Działa tylko do jutra. Jest! Udało! Halo! Halo! Czy... Widzicie, jak gry o robuxach działają? Skamują was, co nie? Ale ja dzisiaj stworzę jedyną grę, która będzie działać i dawać darmowe robuxy. Dobra, te schody są idealne. Dajmy je na biało, co nie? Przemalowujemy. Dobra, teraz robimy gigantyczne spiralowe schody, które będą się ciągnąć. Tak, kopiowamy do góry, kopiujemy. I robimy tak, uwaga, kopiujemy do góry. I robimy tak, i kopiujemy jeszcze raz. Dobra, musi być tak ciężko do robuxu, bo robuxy nie są łatwe do zdobycia. Dobra, tutaj zrobiłem takie małe obbi, co nie? Żeby ludzie napisali, tutaj jest najłatwiejsza druga dla robuxu. I jak tu przejdą? Nie ma darmowych robuxów za free. Tam trzeba przejść po darmowe robuxy. Nie, ale zobaczcie, jak tutaj można spać. Jak ktoś spadnie, to będzie przypał. Po wejściu po tych gigantycznych schodach będzie tunel. Tunel dziwności tak zwany. Jop, jop. Okej, mamy taki tunel idealny. A tutaj cyk i cyk. Okej. Dobra, dajmy tutaj po bokach dwa trollfejsy, które sobie tańczą. To jest trochę dziwne, nawet bardzo dziwne, ale co z tego. Dobra, tu dalej. Damy noobka, który ma w kieszonce robuxa, co nie? Mamy wielki znak Rebex. Rebex. O, że tu niby wchodzisz i tu są Rebex. Dobra, po tym będzie trzeba jeszcze zrobić tutaj parkurek, co nie? Parkurek, który będzie mega ciężki. Bo trzeba przeskoczyć taki skok z czerwonego na czerwony. I potem jeszcze wyżej. Ale na każdym z nich będzie Robux! Robux! Okej. I na tym też będzie Robux. O, i teraz to wygląda rich. Okej, bierzemy teraz pana Mr. Rich, czyli bogacza, najbogatszego w Robloxie. Tak historia krąży, że Mr. Rich kiedyś kupi ci Robuxy. Tu jest jego głowa i myślisz, co jest z nim? Skakanie po jego głowie będzie takie bogate. Dobra, tutaj zacznie się już robić ryzykownie, bo tutaj postawimy takie zielone coś, okej. Będzie wyglądać w ten sposób i postawimy domek, co nie? Ha! I w środku trzeba będzie znaleźć portal, który teleportuje cały dom, trzeba będzie obejść, znaleźć i myślę, że będzie w garażu, co nie? Dobra, dajmy tutaj jeszcze taki żywopłot duży, co nie? Który będzie trzeba przeskoczyć, bo oczywiście jak się ma robuxy, to trzeba mieć żywopłot. A damy go tutaj w ten sposób i tutaj damy po drugiej stronie go. A tak serio, to ten żywopłot będzie działać po to, żebym mógł wrzucić tutaj postać jakąś. Nie wiem, czy tego gościa. Dobra, dajmy go. SpongeBob, niszczyciel marzeń robuxowych. Nie no, muszą osoby, które tutaj będą grały, przeskoczyć ten żywopłot i dostać się do dwóch SpongeBobów, którzy będą tutaj chronić tego domu, to są ochroniarze, tak? Żeby ukraść robuxy, trzeba oczywiście przejść ochroniarzy, tak, tak, tak. Logika. Dobra, damy tutaj jeszcze Mr. Richów, żeby ich przeskakiwać. O, jeszcze tutaj jednego, jeszcze tutaj jednego. Dobra, myślę, że już będzie się dało przeskoczyć ten żywopłot. No, będzie się dało. I tutaj właśnie będą ci oni. Trzeba wejść do domu i znaleźć tutaj kodzi. Teleport będzie tutaj, co nie? Ten niebieski. A czerwony będzie teleportować tu. Okej, tutaj będzie trzeba przejść tą grę z, wiecie, spadaniem szkłem, co nie? Że na przykład skoczycie na złe szkło, to spadacie i musicie, nie wiem, może spaść na to, albo po prostu spaść gdzieś poza mapkę. Wtedy już jest koniec. Dobra, mamy to, tą grę ze szkłem. To będzie mega ryzykownie. I tutaj przedłużymy to tutaj, okej. I damy tak, wiecie, tak długie. O. I moje ulubiona część. Już połowa osób chyba wie, co to będzie. Quiz! Quiz w Roblox. To potrzebujesz, żeby zdobyć prawdziwe robuxy? Kupić je? Czy wygrać? Dam to takiego SpongeBoba. Nie wiem, co ja mam z SpongeBobem i damy tu Zero Bobux. Tutaj damy pana Mr. Rich. Bogactwo. Dobra, tutaj już damy taką podpowiedź. Jesteś blisko, mając worek. Dobra, Roblox hakerzy. Bam. Małe pieski przebrane za hakerów. O tak, nie wiem, jak to znalazłem. Damy tu haker, bo to jest tematyczne, co nie? Jak was hakują robuxy, to wtedy jest tematyczne. Nie będzie bacon, bo bacony też są tematyczne do robuxy, bo robuxów, bo ich nie mają, co nie? Kolejne to Dominus, bo za to jest najdroższy itemek w Robloxie prawie. Na Dominus, okej. Kolejna rzecz to logo Robloxa. Tak, super kreatywnie. Roblox.
Teraz to Roblox, bo tak, dobra. I tu już się kończy to bi, bo wiecie, bo to jest troszeczkę długie, żeby przechodzić to. I tutaj będzie na końcu ostatnie, czyli wybory. Po co ci bebuk? Czyli bobuksy, co nie? Robuksy znaczy. Masz dwa wybory, pomóc innym, dla siebie. O, jak wybiorą dla siebie, to niestety tutaj jest rip, co nie? Ikonka Robuxa będzie dawać 100, dużo Robuxów będzie dawać 500, a ten dom będzie dawać 1000. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Dobra, nasze obi Robuxowe jest gotowe. Darmowe, prawdziwe Robuxy, które widzowie dostaną. Tutaj czekaj na fire, to jest napisane. Lecimy. Rzucimy tutaj miecz, żeby jedna osoba miała opcję albo zniszczyć wszystkich, albo nie, niestety. To będzie moc, której nie posiądzie nikt. Tutaj sobie leży miecz. Dobra, idzie po miecz, idzie po miecz. Nie, on zgarnie miecz i wszystkich zniszczy? O, nie atakuje! O, cofnął się. Oni się go boją, zobaczcie, on ma miecz. O, nie ruszać się mówi. Nie ruszać się. Chcę mieć pierwsze robuxy. To jest taka wielka, wielkiego marzenia chyba, nie wiem. Ale nie wiem, co ja mówię. Dobra, i teraz będzie skakanie po robuxach. A już na serwerze jest tyle ludzi. Nie, on spadł! Co jest? Nie! Jak? Nie, wszyscy spadli. Co jest, dlaczego? O, ale ten typek przewidział to i przeskoczył. Ale dobry jest, o nie, kolejna osa spadła. To jest w sumie taki trik trochę, taki wiecie, trochę ciężki do ogarnięcia. No nie, on też spadnie? Nie, on zobaczył, zobaczcie. Ci zobaczyli, idą dalej, spadź, boby chronią domu. Ale chyba trochę ich wywaliło z planszy, co nie? Dobra, Ketchup, co ty robisz? Napisał, że zrobił obi, ale chyba nie wie, że trzeba znaleźć teleport, który jest w garażu. O nie, nie poszedł do garażu, o nie, idzie do garażu. O nie, nie poszedł do garażu. Dobra, ten gościu tutaj sobie chodzi i będzie szukać tego klucza. No w całym domu, pięknym domu, nie ma klucza? Co? Jak to? O, znalazł chyba, znalazł, tak, dobra. Teleportnął się, okej, jest teraz na Squid Game'ie. To jest najcięższy level, co nie? I on będzie pierwszy po robuxy darmowe. Jestem Ketchup, o nie. Squid Game, zna to. Napisał. Dobra, to jest niemożliwe, to przejść sobie. O, skoczył! O, trafił! O ja, jaki to jest koksu! Dobra, leci dalej. Musi teraz chyba skoczyć na to, to jest dobre. O, spadł! Nie! Dobra, kolejna osoba przeszła, znalazła teleport i teraz idą skakać na Squid Game. Sprawdźmy, jak im to pójdzie, napisaj. O nie, wszyscy wiedzą, co to jest. Wszyscy wiedzą, ale jak spadną, to lecą na dom jeszcze tutaj. Dopiero tu się robi ryzyko. Napisałem 10 sekund. Uwaga, kto się odważy pierwszy, to są robuxy na linii. Skoczył, skoczył, trafił. Ale koksu, o nie, spadli. A, co się tu dzieje? A, nie, oni spadają. O, kolejny spadł. Dobra, ta mapka powoli wybucha, nie wiem, co tu się stało z tym, nie wiem jak. I tu ludzie w ogóle walczą z tymi spaczbobami. Czuł smutek, Simon, zero bobu. Gdzie napisał jeszcze zero bobu. Nie cheatuj. Zero robux, zero bobux. Ktoś napisał o bobux zamiast zero bobux. Ktoś o zero robux? No zero bobux, bobux. No było blisko, ktoś napisał bez spacji. Zero bobux, wpisał, jest. Dobra, kolejne. Rich, Mr. Rich trzeba napisać. Rich man, ktoś napisał, nie. Mr. Rich, wpisali, dobra. Bogaty Mr. Rich, teraz trzeba wpisać worek. Worek, wpisali, dobra. Kolejne, teraz hakerzy. Haker, to jest bardzo proste. Haker, wpisali, teraz bacon. Bacon, kto nie wierzy, wow. Tutaj trzeba lol wpisać. Uwaga, czy ktoś pisze lol. Dobra, tutaj trzeba dominus wpisać, to jest proste. Roblox chyba? Tak, dominus, Roblox. I teraz wybór. Dla siebie, pomóc innym. Będzie dobry, a kto będzie zły? To będzie dobry, a kto będzie zły? Uwaga, poszli do pomóc innym. Dla siebie, pomóc innym. I jakich ja mam dobrych widzów. Wszyscy poszli pomóc innym. Dobra, i teraz muszą wybrać sobie jaką chcą kwotę. Ale nie wiedzą, co to za kwoty. Dobra, wszyscy poszli do tego jednego Robuxa. Czyli najmniej, napisałem jeszcze podpowiedź, bo nie chcę, że widzowie tak mało dostali. Każdy obrazek to inna kwota, ale chyba nikt nie zmienia. O, okej, on zmienił. Spadł przy zmienianiu. Dobra, tepnę go tutaj, bo to było smutne. No nie, ja go chciałem tepnąć. Jest, dobra, tepłem go. Poleciał. O, jest. Dobra, czyli oni wybrali po 500 Robux, a nikt nie wybrał jednego Robuxa. Przykro mi, ale mają rację. Dobra, one teraz muszą wybrać willa, czy to. Oczywiście wszyscy wybierają tam, gdzie jest więcej osób, ale jakby wybrali to, to by mieli 1000 Robuxów, no. Ci, którzy stali tutaj, kupuję im 100. Ci, którzy stali tutaj, kupuję im 400. Jej! W dzisiejszym odcinku wydawaliśmy mój milion Robuxów na jakieś głupoty. Spotkałem Jenę i ją zadejtowałem, a potem poznaliśmy jej głos. Halo? Halo. O! Więc oglądajcie do końca, bo to był mega odcinek. O, mam 0 Robux, mam kozę na brzuchu. Dosłownie 0, tak. Ale jak odświeżę stronę, wow! 1 milion! Wow!
Wow! Aha, ojej, mam milion Robux. I jak to się tu stało? Nie wierzę. O, nie wierzę, to wszystko dzięki widzom. A masz. Muszę zapytać się, skąd to wziąłeś wszystko? Otóż otwierałem parę gier, co nie, dużo osób w nie grało, kupowało za Robuxy. No i w końcu się udało zbierać, po długiej pracy, czasu i w ogóle wszystkiego, udało się zbierać 1 milion Robux. Tak, mimo kanału na YouTube, to tak naprawdę bym nie miał szans takiego czegoś zrobić. Dlatego dzisiaj na pewno zrobię wam taki konkurs, że po prostu nikt na YouTube takiego nie zrobił. Na przykład kupmy Animal Hat Bombastic, czyli za 2000 Robux macie mojego hata, ale w takim kolorze, lol. Uwaga, boom! I dzisiaj zrobimy sobie taki, wiecie, bogaty outfit strasznie. Robimy, zaczynamy od takiej głowy, uwaga. O! Teraz weźmy sobie bombastik, żeby wiecie, tutaj było tak idealnie się to wpasowało, naprawdę. Widzowie, to dzięki wam wszystko, to po prostu jest... Nie wiem, jak ja mogę wyrazić swoje szczęście, że po prostu mam takich widzów. Kupmy też te, na przykład te wielkie wingsy. Dobra, to kupiliśmy. Jeszcze kupmy sobie tego boa za 2000 robuxów. O tak, i zobaczcie, dalej moje robuxy to jest 2 miliony. O, już koniec, dobra, skończyło się 2 miliony. Jest 9, 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 9. I teraz weźmy sobie jeszcze pancy bombastik, okej. O, te na przykład, weźmy to. To będzie git. Dobra, i zobaczmy, jak teraz wyglądamy po tej całej przeróbce outfitu. Jak wyglądam po całym przerobionym outficie na bombastyczny bombastik. Jakie te skrzydła są duże, co jest? Lol, all drip, naprawdę fajne. Fajnie to wygląda, weźmy jakąś grę. Wow, to wygląda mega. Wow, to jest piękny potwór. Ale super kebab. Nie, ale wyglądam kozacko, jak zobaczcie, taki przerobiony po prostu ja. Ale wiecie co, ja chyba wolę zostać przy starym outfitie. Dobra, mam zamiar teraz kupić coś troszeczkę droższego. Na to mnie nie stać na stówę. O ja, to jest za 9,99 Robux, nie stać mnie. Mordeczko, nie stać mnie, musimy zejść do czegoś tańszego. O, tu już mi stać. O, rzeczy, to są takie drogie rzeczy za milion. Tu za... Ej, ten Dominus wygląda spoko. O, ten wygląda spoko, 500 000 Robuxów. Jakie to jest koks, ale nie kupię tego, bo nie chcę za bardzo takich drogich. Chcę taki, wiecie, taki drogi, ale bez przesady. O, to jest idealne. Bacon tie, czyli baconowy ten, taki wiecie, na... No taki taty, co tata to nosi zawsze. Krawat, o, i jeszcze weźmy twarz bacona na przykład i mamy chyba wszystko z baconów, dobra? I teraz przybierzmy się za bacona, o. Okej, mamy baconowe rzeczy, teraz załóżmy sobie baconowe włosy. Tutaj to na przykład i szybko koszulkę i pan. Uwaga, bacon wygląda w... Ale dobra, przejdźmy na grę i tam wam pokażę, widzowie. O, dobra, wbiliśmy na grę. Mój outfit wygląda całkiem cudnie nawet. Ej, Jennifer, Roblox, Eger Jenna. Dobra, damy jej 100 Robuxów, proszę. Proszę, masz 100 Robux, Jenna. Iś, bum, zdonatowałem jej. I uwaga, i bum, kolejne 50 Robuxów. Ej, wszyscy piszą fajną, donate me. Dobra, donatuję jeszcze tego mordeczkę. Ej, Jenna napisała coś. Dziękuję, join my profile? Widzowie, to wygląda jak Jenna po roku w Rosji. Ona ma w ogóle źle napisany nick, ale dobra. Że nie, okej. O, dobra, dołączyłem. Jeszcze Simon do mnie zadzwonił. Halo, Simon, co jest? Fajrut, pomóż mi, proszę, tu trafiłem, bo mnie zgłosiła. Ale gdzie ty jesteś? No, przed tam stoję. To ty jesteś na tym... No. Czemu ty masz nickę Girl Jennifer? Dobra, Simon, jedziemy, ona lata wokół nas, ale dobra. Ona tu lata, Fajrut. Jeszcze nie spadliśmy ani razu, spokojnie. Spokojnie, Simon. Nie, ale jak spokojnie, no tu zobacz, jakie zakręty. Co ona w ogóle ma w ręce? O nie, ona ma dynamit, rzuca na nas, co ona robi? Przesadzasz, panikarzu, Simon, to jest panikarz. Nieprawda, szybko, no proszę. Nie, powolutku, powolutku. O! A! Co to jest? Co ona nam zrespiła na tym? Nie, Simon. Wiesz, ktoś musi wysiąść i go popchnąć. Dawaj. Dobra. Nie, Simon, nie! Mój przyjaciel zginął. To jest Jenna, to wszystko jest twoja wina. Dobra, muszę zwolnić. Nie, nie, za szybko jadę. Simon, jesteśmy już prawie przy samej głowie Robloxa. Tam coś jest dalej. O nie, o nie, ona coś strzela. Simon, Simon, co się z nimi dzieje? Dlaczego, no? Co my zrobiliśmy? Simon, zostało nam niewiele. Jeszcze tylko parę tych przejazdów. Kółko. I będziemy na samym końcu. Zobacz, zobacz. Nie, nie, ona tam jest na górze. Tam jest głowa Robloxa. Ja cię kręcę, ona jest tak wielka, że mi się nie ładuje. Ej, ona strzela dynamitem. Połaprało ją, nie. Jenna, przestań. Simon, co robimy? Musimy jakoś przyspieszyć chyba. No właśnie, no przyspieszyć trzeba. Przyspiesz! Simon solo! Jedź szybciej! Dobra. Jest chłopak szczery. Jesteś chłopak szczery. Dawaj, do szczery. Jesteś super mega. O, oh, yeah. Ty, ona ma jakąś piłę w ręku, co jest?
Lata! Co tu się dzieje? Nie wiem. Nie, o nie, 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 nie. A! Stój, stój, Simon, spokojnie, nie spadniemy. I napisała, napisała coś. Napisała coś? Chcecie usłyszeć mój głos? Tak, jasne, tak, jasne. Tak, tak. Ty, zadzwoniła do mnie. Ktoś do mnie dzwoni, Simon, doda się do rozmowy? Ej, no, dobra. Dodałem ją. Halo? Halo. O! Ona coś powiedziała, Simon! Panika, panikuj! O! O! Nie rzucaj, nie rzucaj. A, dziewczyna nas coś powiedziała! Girl Jennifer! Nawet nie próbujcie uciekać! O nie, o nie, o nie! Zostaw nas, proszę, Jenna! Uciekamy. Jenna, wracaj, błagam cię! Na górę. O, dobra, idę, idę, sorry! Przestań! Przestań nam prześladować rodzinę! To pytasz, czy mi konto odda! Jenna, oddasz nam konto, proszę mi! Ale ja muszę mieć coś w zamian! Damy ci... Pogłaskasz pieska, co ty na to? Nie, nie, nie! Dobra, Simon, mało zostało! Zaraz będziemy na końcu! Obiecaliście mi, że będziemy się przyjaźnić. Ja? Ja nic nie obiecałem. Ale możemy. Jenna może jest dobra. Jenna, chcesz się z nami przyjaźnić? Nie tak, że mi konto zabrała. Nie tak, że nam konto zabrała. Jenna, możemy być kolegami. Była kara za to, że mnie zignorowaliście. Teraz możecie żałować. O nie! Dobra, Simon! Ona chyba nie chce sojuszu! Speeduj! Jedź, 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 uciekamy jej! A nie. No, nie, nie. O nie, 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 Simon, to wszystko... Wszystko nara, się... Pora na plan B, nara! Plan B, dokładnie! Nie! Ona jest obok nas! Jenna, proszę, prosimy, prosimy! Nie, my chcemy siedzieć... My cię lubiliśmy! My... jestem twoim fanem, Jenna! Naprawdę! Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Tam lata, szybko! Simon, zaraz będziemy! Ej, Farut, poczekaj, poczekaj! Przecież możemy z Jenną się przyjaźni, bo ona tak bardzo się... miła. No ja ją zawsze lubiłem, followuję, obserwuję. Jenna jest najlepsza, proszę. Jenna... A! No co ty gadasz? Uciekaj, Simon! Simon? Simon? Czy ty jesteś kapeluszem? A! Nie! Jenna! Ja nie chcę być kapeluszem. Dobra, dobra, iść, jest! O, jest, dobra, 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 dobra. Dzisiaj. O, to jest Jenna, to jest Jenna, Jenna. Jenna? Tak, dobra, wsiadaj, skakuj do tych gokardów. A! Nie mogę! Także przedstawiam wam mojego kolegę. O nie! Simon nie. Hacker! A! Jenna, my chcieliśmy się przyjaźnić. Będziecie walczyć z nim o życie. Tak cię lubiliśmy, Jenna. O nie, proszę, zostaw nas. Czemu to są brokuły na ziemi, Simon? My umrzemy. Tam jest głęb 66. Nie! Tomasz. On bije ciebie, Jenna. On chyba cię nie lubi. A, Simon! Goni mnie! Jenna, zostaw nas, prosimy. Nie, banan! A, skórka od banana. Lecę. Oh! Nie, Simon! Rock! It's a drive! Zabił mnie! Moje ręce! Dobra, Simon, gdzie my jesteśmy? Czy to... A nie, to głos 66. Simon, co robimy? Tu jest klucz jakiś, bierzemy. Jakiś klucz i chyba do tej drzwi. Zdobyć klucz, aby przejść dalej. Dobra, idziemy. Ach, ta Jenna. Ach, no banana zostawiła, no ja się muszę zawsze na to nabrać. Jaka. Dobra, witaj, tubers! Cześć, Jenna! Ej, wiesz, to jest tubers? To jest zły haker. O, tuba, co jest? To nie jest tuba, Simon. Dobra, mam klucz dalszy, idziemy dalej. A więc spotkaliśmy się tutaj, żeby połączyć nasze siły. Chodźmy zniszczyć wszystkie gry. O nie, czy to będzie tubers w dalszej części? O nie, to Jenna i tubers! Ha, 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 zbanuję was wszystkich. Zbanuj wszystkich tubers, ban all. Nie! O nie. Dobra. O, tu jest fioletowy klucz. Simon, masz? Dobra. Chłopak szczery, no nie przeczytałeś nawet. O, i oni poszli na kolację romantyczną. Oj, klucz chyba jedzą. O, jedzą klucz, dobra, chodź, idziemy. Ej, ta kolacja romantyczna może się skończyć tylko w jeden sposób. O nie, jakieś wybory. Cool Kid czy Jenna? Wolę Jennę, bo z nim rozmawiałem. Yes, no, dobra. Jest za nami. O, dobra, Superman czy haker? No, ona na pewno wybrała hakera, jestem pewien. No. Tak. Robuxy czy Boulderman? Chyba Robuxy, co nie? No, dobra, czekaj i... Tak, o, tak, tak. Kto to jest? Simon czy Oder? Simon. Nie, ona wybrała Odera. Nie. Jenna, Oder czy Simon? No pomyśl. No, nie, no, super odpowiedź. Czyli po prostu dziękujemy, Jenna. Wymaga zastanowienia. Zastanowienia, no to Pringlesy czy Titosy, no to... No nie wiem, no, Titosy. Piggy czy Baldi? No, na pewno Piggy, no musiała. Freddy czy Hagi Hagi? Co to jest? No nie jest się w ściegach. Dobra, znikamy od niej, to już ostatni... Nie, no i banan, Jenna, Jenna, myślisz, że to śmieszne? To jest żart z 2003. Dobra, tędy. Dawaj, skakuj do balonika, jadę, jestem jakąś stópką chińską. Jazda. Dobra, jedziemy. O nie, Simon, to są skoki ze składkę. Ale to była jazda. Dobra, Simon, to są skoki. Ej, co ona tam robi? Dobra, to jest ostatnia gra, w której zawalczycie o swoje życie. To zawalczycie ze mną w ringu.
O nie! Mam się bić z dziewczyną, Simon, ty będziesz ją bić. Ja nie biję dziewczyn. Nie. Najpierw skupcie się na swoim życiu, ponieważ dobra, nie jest. Dobra, Mariusz Pudzianowski czy Rok? Simona, Mariusza Pudzianowskiego to dodała. Dobra, Mariusz Pudzianowski! Yes! Duma Polski, Mariusz Pudzianowski. Zigzag czy Benten? Benten. Jest! Shrek czy Kotek, Simon? No, Shrek, to musi być Shrek, bo to jest dawaj. Wielki jako... Yes! Dobrze. Panda Junior czy Fire Junior? Fire ten Junior już masz, więc... Nie, ze ich dwóch wolę. O nie! Nie, Panda Junior była zła, dobra. O nie, ja ich dwóch tak samo lubię. Kocham ich. Dobra, Squid czy SpongeBob, Minecraft czy Fortnite? Dostałem rękawice. Dobra, to już po tobie, Jenna! Nie, czekaj! No? Będę z tobą szczera, bo nie przypuszczałam, że się tutaj dostaniesz i mam ci do powiedzenia coś bardzo szczerego. Co? Tak już jest za późno i cię hakuję. Nie, co? Nie! Wyszła z gry! Nie, się nie z moim ekranem! Dzisiaj... Nie spodziewaliście się nas z Simonem na tym koncie. Nie potrafię. Nie, to nie poddawaj. Nie spodziewaliście się nas tutaj z Simonem. Dzisiaj stworzyliśmy grę, na której sakujemy Fajrota, a potem damy mu 10 karobów. Tak, właśnie dlatego mam jego hasło do konta, dlatego nie może się zalogować. Lecz nie będzie to takie łatwe, będzie musiał przejść bardzo trudne obi, żeby dostać Robuxy. Tak, przeczytałem to z kartki. Okej, więc jesteśmy na koncie Fajrota. I teraz, aby mu za dużo tu nie pozmieniać, to zmienił mu awatar. Widzę, że tutaj ma jakąś piękną maskę The Happy Mana, dlatego możemy mu to dać. I na koniec damy mu wielkiego Mikołaja oraz brodę. Jak widzicie, Fajrot jest już sakowany, to teraz czekamy, aż przejdzie tą mapkę. Widzowie, coś jest nie tak z moim kontem. Zobaczcie. Simon mi wysłał, nagle Simon wysłał mi, że twoje konto jest hakowane, ja nie mogę się zalogować, moje hasło jest zmienione i muszę przejść jakąś mapkę. To jest trochę sas, że zrobił, o właśnie sas, muszę założyć nowe konto, bo nie mam jak odzyskać konta, no. Dobra, dajmy nick Fireout, czemu Fireout noob mi po nim? To nie Fireout 1, 2, 3. Dobra, to będzie dobra nazwa. Okej, założyłem konto, lecimy, aha. To się nazywa Jailbreak New Update. Dobra, na tą gierkę, let's go. Dobra widzowie, wbiliśmy na tą mapkę, ona jest mega creepy i jest ze mną Fireout na serwerze. To jest on, to ty draniu, to Simon na stówę. Chodź tu, wracaj tu. Simon, no nie, o, tepło mnie. Gdzie jestem? Co to jest za miejscówa? Ale fajna, jest klimacik, dobra. Jo, ale kozacko, co to jest? Nie, dobra, już się skończyło kozacko. Czy ten gościu wymiotuje? Co to jest za gra? Simon, to jest zastydowy Simon. To jest draniu, oddawaj moje konto. Dobra, musimy zjechać tędy chyba. To wygląda bardzo strasznie. O, zjeżdżalnia, oh boy. Dobra, ej, nie działa zjeżdżanie, musimy zejść tak. O, dawaj, zjeżdżamy, wow, O, to już się stało niezbyt śmieszne. Tu już zeszliśmy z żartów do strasznej prawdziwości. Zostałeś zhakowany. Przejdź to, żeby odzyskać konto. Nie, tak. Super wybór, mam jakiś inny. Dobra, wybieram tak, bo ja chcę odzyskać moje konto. O, jakbym wybrał nie, to bym wpadł do lawy? Co to ma być? Dobra, nieważne, tu jest checkpoint. Okej, czyli muszę wybrać pieniądze czy baconowstwo. Dobra, ja bym wybrał szczerze... no nie chcę bacona, więc biorę to, dobra. Mamy tak, gościa, który był mega bogaty w SpongeBobie, albo biedaczka, no i chciałem ci dać bla. Idziemy w kraba, przejdź dalej, aby odzyskać. Sorry, że przerwałem, ma 5 sekund do zostawienia łapki w górę i subskrypcji i będziesz proste, naprawdę, będziesz mega proste, tylko 5 sekund, zostaw. Będę mega wdzięczny, jakaś konto, no chcę, dobra, potrzebuję Robux, żeby zabić Baby Aleksandera. Co to jest? Nie, ja wolę Robuxy! Nigdy nie zabiję Baby Aleksandera, kto to w ogóle jest? Dobra, mamy jakieś Clash Royale czy Premium? Lubię Clash Royale, lubiłem chyba. No to wezmę to, bo to jest król! Jest! Jak ja daję radę? Ale to jest easy! Dobra, mamy Kermita z Supreme'em, albo... to coś, to jest piękne. Okej, nie zabiło mnie. Ostrzeżenie, wszyscy hakerzy zostaną zbanowani. Ale to nie ja jestem hakerem. Jestem tylko dzieckiem, które chce zyskać konto. Dobra, checkpoint. I teraz mamy jakieś go-karda. Okej, biorę to, mogę to wziąć. Jedziemy. Okej, jadę chyba dwoma. O nie, co jest? Dobra, tu jest nie, co jest? Spadam! Halo, tu jest koszyk. Koszyk to jest, dobra, jedziemy dalej. Tu jest
Co to? Ej, to są ci skamerzy z Robloxa. To na pewno jest on. Dobra, weźmy skamer. Tak, zgadłem. Dobrze, o, o, wow. Tam był sas. To tak, biorę sobie tutaj tego checkpointika. I tak, jeszcze żyjesz. Wow. Wow, dobra, siadamy. Okej, okay, jedziemy. O nie, wiem co tu będzie. Są hakerzy, zobaczcie, patrzcie na to. Nie, nie, zostawcie mnie, zostawcie. Nie, 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 nie. Nie, one tu idą, hakerzy. Nie chcę zostać zabity przez hakerów. Dobra, haker czy Stitch Face? Na pewno haker. O, dobra, dobra, jestem bezpieczny. One tam jeszcze nie mogą przejść, dobra, to łatwo. Łatwo z nimi, tak, mamy robuxy czy haki? Robuxy, jasna sprawa. O, o, powtórzmy to samo, weźmy sobie haker. Haker, okej, okay, to działało. Mamy robuxowego typka czy hackera? Dobra, wezmę hacker. Jest, dobrze. Hacker to taka postać z z bajki, nie no żarty. Robux czy hacker? Mamy, ja bym wybrał szczerze, no robuxy. A, no nie, już jestem spowolniony. Dobra, spadam. To jest ciężkie. Bra! Jest, dobrze, trafiłem. Uwaga, jeszcze raz. Bra! Okej, czy ja muszę po prostu wybierać hakerów? To jest taka prosta sprawa. Tutaj jest ten i teraz haker. Wow, zobaczcie, tak kostką rzuca. Jo, w ogóle jak wam się podoba kamerka? Chcecie z kamerką? Filmy. Okej, okay, teraz mam jakieś skoki po rękach. Hacker, proszę, pomóż. Haker, proszę, jest, dobra, pomógł mi. Zrobił zbugowaną mapkę, to teraz musi ten pomagać. Okej, okay. Pierwsza litera twojego hasła to... Oh boy. K czy B? Nie chcę o tym wiedzieć, ale to jest litera... B! A czemu? On to powiedział! To jest bez sensu, no! To chyba musi być prawdziwy haker, nie Simon. Dobra, bo już chce podać mi hasło, co nie? Okej, okay, mamy tutaj Fireouta, no spoko, jest z Fireoutem Juniorem. Wszystko spoko, tu się zmniejszył. Tu się zmniejszył i siedzi, ale słodziak. Tu się zmniejszył i siedzi. Haha, jestem zły, zamknąłem Fireouta Juniora! Oh. Sorry, że się śmieję, ale on źle napisał, zamknąłem. Ale nie, otwórz mu. Jest, otworzyłem mu. Ej, dobra, haker jest hamem, ten haker jest hamem. Piłeczkę tutaj zrobił ze mnie jeszcze, śmieje się ze mnie. Lalkę z Fireouta, co to jest? Co to jest? I ze mnie peta zrobił, no nie. Ja idę się załamać, widzowie. Prawda, hakerze, jesteś okropny. Okej, okay. O, moje guacamole. O, guacamole. Pyszne, dobra, idziemy dalej. A! A! Okej, okay, dajemy dalej, lecimy dalej. Lecimy dur. O! A! Co to jest? Fireout Killer! O nie! Zobaczcie, on ma jakiś mały zasięg, muszę przejść obok niego. O! No nie! Znokautował mnie! Pum! Ła! Hakerze! Za to ci nie daruję! Pum, 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 pum! W ogóle ja mam twarz! Co to jest? Weźmy, tutaj wpiszmy, to jest na pewno haker. Jest, dobrze. To jest noob? Czyżby to był noob? Jezu, ja jestem taki już obeznany w tych quizach, ja grałem już tyle w quizów. Dobra, to nie wiem co to jest, jakaś dziewczyna? Dziewczyna hakera? Dziewczyna hackera? Ej, czekajcie, mam pomysł, napiszę dziewczyna Simona. Jak to halo co? To jest Simon na stówę! Napisał jak to halo co? Bo tak zaczął go trollować. Dobra, co to, co to jest? Dzięki. Dobra. Dzięki hakerze, nie Simonie. Dobra, to jest Fireout, to jest mega easy, bo to idziemy dalej, teraz mamy skoki po hakerskich maskach. O, tam są rekiny, zobaczcie ile tam jest rekinów. One by mnie wszystkie zabiły, dobra. Lecimy, na, jest. Dobra, pięknie. Tutaj mamy Gambola, więc weźmy wpiszmy Gumball. To jest easy, to jest bardzo easy quiz. O, to jest ten Rob z Gambola. Kto oglądał Gambola? To jest moja ulubiona kręskówka. Gumball, dobra, tu mamy Anais, dobra. Pięknie, o nie, Gumball Exe. Nie, nie niszcz mi dzieciństwa, nie. Nie, nie. Dobra, tu mamy checkpointik i czarną dziurę. Ja tam nie wskakuję. Za żadne skarby, zobaczcie jak to wygląda. To wygląda jakby tam, nie wiem, było ze 100 babci.
Nie wiem co to by było, jakby to jakaś żur tutaj ktoś robił. Dobra, uwaga, skaczemy. Muszę to zrobić. O! A co to jest? A, zobaczcie, co to idzie na mnie. Ło, to nie pchają mi statki nawet. A, idźcie ode mnie. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Oboje, gin, hakerze. A! Jo, nie! Geronimo! A! O, został tylko dwóch. Ups, siemka. O nie, oni się zrespili, nie! Zostawcie mnie, zombiaki! I dostałem miecz, zobaczcie, dzięki hakerze! Nie działa na nich miecz, super, dobra, biegnę na piechotę! O, wywalone was, idźcie sobie, rzucam wam miecz, bierzcie wszystko ze mnie! Dobra, tędy, uwaga, niemożliwy skok! Chodźcie, proszę! Uwaga, błagam, żeby nie umiałem skakać, jest, dobrze, nie umiałem skakać! Okej, i co tu? Green light, red light? Ty, zobaczcie, to jest haker! To jest Simon! Czemu on tu biegnie? Co on robi? Dobra, chyba mogę iść, co? O nie! Nie, dobra, wiem, co tu się robi! To jest green light, red light! Okej, czyli teraz jest... chyba... Okej, dobra, mogę iść... Green light! O! Okej, to było dosyć ciężkie, ale chyba dałem radę. O! Dobra, ciuciu, babka! Ciuciu, babka! Nie mogę z jego brody i twarzy. Wygląda jak jakiś dziadzio. Dobra, biegnę, wywalone. Nara, hakerze. I co, koniec? Czy to już jest koniec? Oh, wszedłem do jakiegoś domu, co jest? Co tu się dzieje? Simon do mnie dzwoni. Halo, Simon, tak? czemu dzwonisz? Wiem, że całą mapkę przyszedłeś, jak ktoś mi powiedział. To przypadkiem nie byłeś ty tym hakerem? Jakim hakerem? Hakerem był on, zobacz, widzisz, jak się rusza? Kto? No ten wielki, patrz, go tam mogę przesunąć, ale... Co ty zrobisz? Dobra, ale wiem, że to ty jesteś, oddałem moje konto, ty draniu. Co? Twoje konto? Jeszcze pewnie właśnie... Co ty mi zrobiłeś? Usunął mapkę, draniu. Już taką małą niespodziankę dla ciebie z Cheetosem. No, jaką? 10 tysięcy robuxów z twojego konta. 10 tysięcy robuxów z mojego konta, yes! Dobra, to ja chyba wydam te 10 tysięcy robuxów teraz. Jak coś, to tutaj twoje hasło pisze, musisz sobie odczytać, a jak nie, to ci kiedyś pomogę, narka. Okej, wiecie co? Odzyskałem konto, ale postanowiłem, że zrobię teraz pranka Simonowi w tym momencie, właśnie teraz, a wiem, BOOM! Zalogowałem się na jego konto, BAM! I zrobiłem mu mojego pranka, ponieważ on mnie też sprankował yellow, ale taki mały prank, co ja na przykład zrobię mu... Za świetny Mikołaj, beczka. Czemu nie wali od razu? Pisz jeszcze raz hasło, przecież mam nadzieję, że nic się nie stało, spróbuję się zalogować i uwaga. Jest, na razie się udało, ale super, udało mi się zalogować. Simon pokazał przez przypadek swoje hasło na live'ie. Wyglądało to mniej więcej tak. Mam dostęp do tego live'a, więc spróbujemy się zalogować. Cyk, okej, okay, Simon... Weszliśmy! Jesteśmy na chacie Simona! Okej, okay, dobra widzowie. Teraz w dzisiejszym odcinku będziemy robić troll Simonowi. Udało mi się zalogować na szczęście na konto Fireouta i dał mi kiedyś hasło, dlatego co możemy tu zrobić? Na początku może zmienimy mu opis. Każdy ma inny kolor łapki w górę i to nas wyróżnia. Teraz każdy ma trochę subskrypcji. A ja lecę po milion, please zostaw, bo ja naprawdę jestem... na kocie, bo kiedyś mnie strollował i zaczniemy pierwsi, więc mamy 2000 robuxów, lecimy. Co zrobić Simonowi jako haker? Po pierwsze, muszę zmienić mu opis, co nie? Konto zostało... Schackowane. Smutne buźki. Nie, wesołe buźki, hehehe, bo jestem hakerem, wiecie. O, już pierwsza osoba mi napisała, siema. Simonku, czy ciebie schakowali? Widziałem opis. Ej, to Cheetos napisał. Jak on szybko odpisuje, dobra, napisałem mu. Tak, jestem hacker. Dobra, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić Simonowi, jest zmiana outfitu, ale trzeba mu wydać 2000 robuxów, aż ma. Dobra, sorry Simon, ale ty mi też kiedyś takiego pranka zrobiłeś, więc teraz robię odwet. Ej, zmieniamy Simona w dziewczynę, czy zmieniamy Simona w Bulliego? Zobaczcie, jak on wygląda. Dobra, to jest pierwsza rzecz oczywiście. Ej, no, ty Cheetos pisze, oddaj mu, on je teraz gryberka, jak wróci, to mu wszystko ma być na miejscu. Nie, ja mu nie oddam kota. Ale w ogóle Cheetos myśli, że serio go zhakowałem. Dobra, weźmiemy... O! Załóżmy mu to! Na pewno wszyscy widzowie, którzy będą przeglądać profil Simona, będą się śmiać. Ale nie, serio, to jest prank roku to będzie, naprawdę. Dobra, weźmiemy mu... No, przestań do mnie Cheetos pisać. Dobra, załóżmy mu jakieś Hello Kitty z rzeczy, nie wiem. Zamienimy od Simona Wodera na parę godzin. Dobra, dajmy mu to.
Co to jest? To jest niesamowite. Dobra, co to jest? Damy mu jakieś fajne włosy pod tytułem co to jest za włos? Czy to jest jakaś wielka tuba? O, wielka tuba z włosów, nice. W tym czasie Simon. Udało mi się zalogować na szczęście na konto Fireouta i dodał mi kiedyś hasło, dlatego co możemy mu to zrobić? Dobra, to myślę, że możemy mu to zmienić. Chyba się nie zdenerwuje, co by tu napisać? Na przykład haker, o, haker pozdrawia. Co by tu jeszcze można zmienić? Nick ma Fireout, display name to będzie super rzecz. I na co to można tu zmienić? Na przykład Cybobę? Albo nie. Fire. Nubek, o, Nubek będzie najlepszy, akurat adekwatny do właściciela, zapisujemy. Zobacz, Nubek się nazywasz teraz. No, to idealnie do ciebie pasuje. Skoro to już zmieniliśmy, tutaj haker pozdrawia, to co jeszcze możemy tutaj mu kupić 10 tysięcy robux. Dobra, weźmy w Avatar Shop. Tymczasem Fire. Ej, dajmy coś strasznego, co nie? Żeby to było takie, wiecie, creepy jeszcze, że niby haker go zhakował. Dobra. O, damn, pam, 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 pam. Weźmiemy to, weźmiemy, ale co to jest? Weźmy mu tę twarz, psychoheda. Dobra, teraz mu załóżmy te rzeczy. Okej, okay, tutaj jest Simon, weźmiemy mu to, załóżmy mu to, sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. I jeszcze załóżmy mu, rękę taką dziwną. Dobra, teraz trzeba zmienić nick Simonowi. Simon, nick już nie będzie Simonem. Oczywiście za 7 dni będzie mógł sobie zmienić, ale za 7 dni damy mu nubek, nubek, albo nie, dajmy mu nubeczek. Bo Cybobek, Cybobek. Mogę! Cybobek. Dobra, Cybobek chyba nick. Ale co to jest? To jest grube. To jest mocne, ale Cybobek się wkurzy na mnie. Oby ten, w sumie to już chyba troszeczkę za dużo zrobiliśmy. Ale jeszcze! O, mamy tutaj jakieś drogie rzeczy. Na przykład dajmy mu 1000 robuxów, taką neon animal hood. Oczywiście Simon będzie mógł to sprzedać za robuxy, ale troszeczkę mniej, ale no nie, no nie będzie tego sprzedawać. Co wy? Simon do dzisiaj zmienia kolor. Ej, ja, ale tu można prank zrobić z tego, że niby Simon zmienia kolor. Piszę mu na grupie, na której jest 70 tysięcy ludzi. Się do mnie. Jestem schackowany. Dobra, wbijajcie do mnie, jestem zhakowany. Wiemy na jakąś grę o nazwie Simon to Nubek głupi, jest zadane. Haha, kidosek, Nubek. Co to jest? Kto robił tą grę? Dobra, jestem tutaj, nie wiem. Tutaj wejść w teleport, żeby zacząć. O! Haha, biedak, co to jest? Haha, ale biedak głupi. Co to jest za gra? OCB tutaj. Ty biedaku, nie możesz kupić takich manek. Co to jest za outfit w ogóle? Co to jest? Gdzie ja jestem? Jakiś typek. O, widz tu jest. No, myślę mu. To jest za gra? W ogóle to jest, wjechałem jakąś kupę samochodem. Haha, łatwo z tobą, Ezie. Co to jest? What is this game? Dobra, ja muszę się teplać na początek do moich widzów. Znaczy do widzów Simona. Napisałem jej, hej. ładny mam outfit. Tak. Odwala mi, jestem głupek. Tajcze flosa. Wygląda ciekawie, tak sobie. Jestem głupek, tajcze flosa. To jest takie głupie. Jestem głupek, tajcze flosa. Ona napisała eo. Pisze, lubię jeść kupę. Ej, Cybobek, wszystko jest okej? Nie. No co, lubię iść kupę, jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, tak. Cybobek lubi bobki, O, już widzę, się wkurzają, kropka, kropka. Oby obejrzeli ten film, bo inaczej pomyślałem, że Simon jest jakiś niezrównoważony. W tym czasie Simon. I coś fajnego by tutaj kupić, co na pewno mu się przyda, tak, bo przecież jestem miły i czegoś nie muszę tak by mu nie kupić. O, taka twarz na przykład przebiegła za 150 robuxów. O, no to proszę bardzo, tutaj mu kupimy i potem to założymy, w końcu idealna do Fireouta pasuje w końcu. I może coś limitowanego troszeczkę mu kupimy. Tak, i to jest tutaj rzecz, którą trzeba kupić, dlatego przede wszystkim to pan jajko i pan telewizor. Zobaczcie, jak to pięknie dalej będzie wyglądać. Pierw taki pan jajko to koszt tylko 800 robux, dlatego możemy mu to kupić, ale w sumie już mu troszkę wydaliśmy z tych 10 tysięcy. I teraz to, co najlepsze. Zobaczcie, pan telewizor idealnie wygląda w Fireouta, kosztuje już 2000 robux, dlatego cyk, tutaj kupimy kolejną rzecz. A co tutaj jeszcze jest takiego totalnie brzydkiego i oczywiście niefajnego kupienia? O, taki kotek, nie wiem po co, możemy mu tego kota kupić, cyk. I o, i pana delfina z takim przebitym jednorożcem, coś takiego.
wszystkiego. Z panko to kosztuje 1000 ruksów, kupujemy to oczywiście i na scenie zobaczysz, jak to wygląda. Nie, przecież on nigdy tego nie założy. No więc skoro wszystko kupiliśmy, pora przejść teraz do awataru i zobaczmy, jak to na nim wygląda. Czy on w ogóle jest przebrany za kota? Przecież to wiadomo, że nie jest oryginalny kot, dlatego trzeba coś ściągnąć. I załóżmy wszystkie rzeczy, które kupiliśmy, czyli ta piękna twarz oczywiście. To twarz mamy pana jajko i czy możemy... Dobra, możemy telewizor jeszcze i kota jajko i ciekawe, jak coś zaraz załatuje. A może by tu zmienić może trochę ciuszki jakieś, co on tu może mieć? Ile on ma outfitów? Czemu ty jest kibel? Okej, okay, dobra, kibelek, troszkę dziwne te outfity, na przykład ninja, wytyfy. Czemu coś wszystko zaznaczyło? Dobra, to myślę, że... Co, widzicie, jak to wygląda? To już nie ma, co, myślę, co szukać. To dajmy mu kolejny outfit, czy sobie zapamiętał i napiszemy hakę. Coś takiego zapiszemy to sobie i ciekawe mi tylko reakcję Fire'a, tak on to kiedyś w ogóle zobaczy i się domyśli, bo zobaczcie, jak to wygląda. No dobra, skoro wszystko mamy gotowe, to wejdę jakąś grę i musimy zaprosić tam Fire'a. Iron, wbijasz do mnie, czy nie? Wbijam, wbijam, spokojnie. Jak Simon zobaczy swoje konto, to ja nie wiem, co zrobi, dobra. Włączę sobie dress up, cyk, Roblox avatar, cyk. Yeah, yeah, damn, damn. Simon, gdzie jesteś? Jesteś, jak zobaczysz to. Co to jest? Co to jest? Nie, to ja się czemu powiem, ty jesteś na moim koncie? Co to jest? Czemu ty jesteś czemu na moim koncie? Co to jest? Ale czemu ty jesteś na moim... Ale czemu, co to jest za outfit w ogóle? Ej, no weź mi wyjść z konta. Dobra, stop, stop, stop. Możesz mi wyjść z konta, czemu mam popita na sobie? Co to jest? Nubek! Nie twój kaptur. Zobacz swój nick, może lepiej. Sajbobek, sajbobek, sajbobek. Wiesz co, wszyscy widzowie myślą, że jesz kupę. I czekaj, ale nie, czy ty serio mi zmieniłeś nick na nubek? Tak. A ja tobie na sajbobek? No też. Ej, Sasz, w ogóle masz cztery oczy, patrz. Simon, ty masz, czy ty sobie zdajesz sprawę? Ej, czekaj, Simon, chcesz darmowe pety może? Weź ode mnie, proszę bardzo, ja ci dam, bardzo chętnie. Ale tak, co jest, ale peciki fajne, skąd ty masz? No, wiesz, fajne, fajne, masz, tak oto, proste tak oto. Czekaj, to jest moje konto, nie, to ty też masz, proszę, cyk i cyk, na scenę coś jeszcze potrzebuje? Nie, ja nie chcę swoich, ja nie chcę, Simon, ja chcę za darmo. No nie wrzucaj mi moich rzeczy, no. Ja tyle je zbierałem, chociaż w sumie, a dobra. Dobra, Simon, może... Dobra, to dziękuję bardzo. Proszę, znaczy to w sumie, dobra, nieważne. Chciałeś poznać kiedyś twarz Simona Chitosa? O, cześć koledzy. Siema, czekaj, cześć, chciałbym poznać wasze twarze. Proszę, ty kiedyś pokazałeś twarz? Simon, a ty? No, ja za tym co na Instagrama też raz robiłem zdjęcie, ale usunąłem szybko i tego nikt nie widział. Ej, co jeśli właśnie ta osoba, która tę grę zrobiła, widziała? Dobra, nieważne. Nie, to nie może. Chitosa, Jerego, Wojana i każdego to idealnie trafiłeś. Przejdź quiz, żeby dostać się do twarzy. Wow, w ogóle zobaczcie, to jest youtuber z Ameryki. I on jest, na niego strzałka, że to on, co nie? To jest logiczne, bo on jest popularny i wiadomo. Co to jest? To jest kolejny, to jest senpai. Ej, to jest senpai w prawdziwym życiu. Znacie go? Tak, coś kojarzę. No ale się... serio tak wygląda? Dobra, kolejna osoba. To jest on, zobacz. To jest bacon w prawdziwym życiu, no fajny. Fajny odficik. Simon, jak chcesz? No, fajny ma sprawę. Te włosy nie pasują, ale fajnie. Dobra, fajne, no. O, lalka ze Squid Game. No wcale nikt się tego nie spodziewał. I tu mamy, let's go, da baby. Nie, to nie jest da baby, kto to jest? Rock, a... Tyn. Dobra, nieważne. O, samochód! Simon, jak ty pro... Czekajcie, to zbada wszystkie spadną. Dobra, musieliśmy zresetować serwer, bo Simon nie ma prawa jazdy w prawdziwym życiu. Wsiadajcie. Co robicie, dobra. Nie, jak mamy tam zjechać na dół? Co to w ogóle tam na dole biega? Co to... Co to ma być? Dobra, idziemy. Nie! 3, 2, 1, let's go! Simon! Simon! Coś udało się! A, uważaj się, to są killerzy! Nie! Nie! Zostawcie mnie! Spychają mnie, zabili mnie chyba! Ja zostałem! Zabili mnie! Co to jest za gra? Nie, skrót, nie! Jadę, Simon, uciekaj! Jezu, uciekłem! Nie, gonią mnie! Simon, wsiadajcie! Dobra, jadę sam, sorry! Nie mogę! Co jest, one tu biegną? Nie! Simon, błagam cię, wróć tu! Nie, zginę tu! Co to jest w ogóle? Anime! Dobrze zgadłem! Simon, zginąłem! Czekajcie, wpiszę anime! Ej, mogę wpisać anime, czy was zabiję? Zabiję nas! Dobra, lecę bokiem. Dobra, mamy Mario teraz! Więc piszmy Mario Bros. Mario? Działa? Działa! Dobra! Simon, co to jest? No właśnie, nie wiem co to jest, ale... Koral trzeba wpisać. Nie! Cheetos. To są lody. Lody ekipy. Kolejne to jest, co to jest? To jest jakiś nubek. Ja wiem co to jest, ja się znam już trochę na moich gaciach, aż twarzy. Dobra, idziemy dalej. I co my tu...
Co to jest? To jest coś w FNF-a? To jesteś ty! To chyba też jest smile face. Tak, to jest to samo, dobra! Ej, co to jest za przeróbka? To jest połączenie mojej twarzy i Jerego, Simon. Siema, to znowu ja, ten stary Jerry. Dawno się nie widzieliśmy, ale wreszcie wróciłem i myślę, że niedługo się zobaczymy, więc do zobaczenia! Słyszeliście to? Co to znaczy? Nie wiem, dobra. Idziemy dalej, to było naprawdę ciekawe. Czekaj, to nie. Winning smile. Dobra, jest i teraz mamy... O nie! Co to jest? Dobra, niech ci to sto wpiszę. Dawaj. To jesteś ty. No, to jestem ja. Halo. Pięknie mnie ktoś odwzorował. Dobra, kolejne. Co to? To jest Simon. Simon, dobra. Serio, Simon? Simon, co to za kotek? Wow! Ale to zniknęło. No. Final Junior. Dobrze! Zgaduj się to, spisuj, wpisuj. Ale kozak. No, okej. Okay. I kto jest twoją przyszłą żoną? Ja znam jej. Ja też! Kto to jest? Czemu to jest? Przecież to trzeba pomyśleć, to jest twoja psychofanka. Ale nie, to jest... Serio psychofanka? Ale to przecież to Cheetosa to był quiz. Psychofanka. Dobra, jest! O nie! Za ile lat ci powiem? Co to jest za quiz? To nie ja! To nie ja jestem, to nie ja! O, Fire Ocean. Tutaj jest napisane... My w 2024. Ale macie zaprosić nas Cheetosem, co nie? 3 lata. Zoba! Ale to się podnosi! To się podnosi! O lol! Ale to jest kozackie, dobra. Zjeżdżalnia z jeżdżalnią. Zobaczcie, co jest na końcu, dobra. Lecimy! Go! Wow! Zoba jest kość. O! Simon, lecisz? Wiesz co, ja schodzę po tej zjeżdżalni, ale już idę. Kliknij R, kliknij R. Dobrze, winning smile, winning smile, ale w ogóle jakiś opętany. Idziemy dalej. O! Nie! Co jest z tym? O nie, musimy zjechać i wpisać w tym momencie, żeby wyskoczyć. Dobra, gotowi jesteście, musimy wpisać winning smile i zlecieć. 3, czekajcie, R, 3, 2, 1, uwaga! Winning smile, jest, wpisałem! Wow! Nie! Nie! Dobra, już jestem, trzeba było stąd wyskoczyć tu. Ej, co to jest? Odkryć mu... Simon! Simon, widziałeś to? Nie wiem, czy chcesz tą grać. To jest zdjęcie Simona chyba. Ej, nie. Musimy to przechodzić. Nie, chcę to grać. No dobra, odkrywamy. Leć Cheetos, leć, to leci dalej. Simon, odkryjemy ci twarz, sorry. Cheetos, czy ty umarłeś? Dobra, zostałem samemu chyba, bo reszta umarła niestety. Simon, Sejbobek i Cheetos umarli. Nie mogę tak. Wpisz start, żeby rozpocząć? O, Simon, widzę, że przechodzisz. Fireout to nubek? Co to jest? O co tu chodzi? Nie! Nie jestem nubkiem, no. Ile subów ma Fireout w tysiącach? 800, Simon. 802, dobra, 800. O nie! Dlaczego się to podziałem? Simon, te ściany się ruszyły! O nie, nie. Dobra, kolejne. 802 napisałem, no 800, dobra. No nie, Simon, co mam zrobić? Wpisywać, na spokojnie, w tysiącach. Aaa, wpisałem znowu. Dobra, stop. No nie. 800k. Spierzesz to. Nie. Nie, no nie wiem, co mam zrobić. Simon, sprawdziłem, mam 804 suby. Tysiące. Jest, dobrze, czy psychofanka jest snubem? Nie, pisz tak, nie, bo rozliszczy. Jak się nazywa Panda Junior? Panda Junior. Dobrze. O, jest, dobra. Czy Fireout mnie poślubi za 5 lat? Tak, nie! Nie! Dobra, tak, zaraz tam się drzwi zniknął. Tak, Simon, nie możemy już więcej. Dobra, kolejne. 17, no 17. Fireout, przestań, opalam się. I dobra. Drzwi na zamknięcie. 16, dobra. Które lody są lepsze? Lody ekipy czy kaktusy? Simon, nie wiem. Ekipy. Nie! Kaktusy. Każdy woli co innego. Ja, dobra. To już jest koniec, nie wiem, co już pisać. Nie wiadomo, co zniszczyłeś nas. To już jest koniec. Co mamy zrobić, Simon? Pomóż. Pożegnać się, wpisz. O, te napiszę. Nie, wpisuj te. Dobra, ja wpiszę. Kaktusy. Ej, Simon! Dobra, wyszliśmy z tego czegoś, tak naprawdę to przeskoczyliśmy z góry, ale lecimy! O, to są schody, ej, to jest... twarz tutaj jest! Road, let's go, Simon gotowy? Lecimy! Ej, to jest quiz i są schody dodatkowo, dobra, to są koza to jest, dobra. Lecimy, to są robuxy, robux, przeskoczyłem to jakoś, co jest? Order, Cheetos, lecisz, Simon, lecicie? Dobra, pistol... Okej, okay. Lecimy. Piszcie pistolet, nie, spadli. Ale żyjecie, dobra. Ej, to jest John Cena. John
John Xena. Xena. Jestem, dobra, wpisałem. I to jest to? No, idol, ty, super, idol, ty... super idol. Super idol. Super idol, jest, dobra. Jaki kozak, dobra. Ostatnie, co to jest, Wojan? Wojan, tak, Wojan, jest, dobra, udało się. Okej, okay, mamy tutaj klatkę. Tu jest Wojan. Z Wojanem. Wojjan. Wojjan? Ej, Simon, wchodzisz do niego? Ej, weź na chwilę do niego. Co się stanie? Nie, co ja narobiłem? Zabiłem mojego przyjaciela. A jedyne co bym chciał, to robuksy na jego operację. Nie ma, co się tutaj dzieje? Simon zginął. Nie. O nie. Dobra, idziemy dalej. Simon, dobra, pomścimy cię. Musimy iść dalej. Wojan tutaj jest, dobra. I teraz mamy... O nie, to jest Fire Road wielki, otworzę mu klatkę. Nie, tutaj ty jesteś. Proszę, wejdź tam. To jest Fire... Ty, to jest moje z realnego życia, w ogóle tu też było z realnego, widzę. Dobra, to jest, zobacz, mój piórnik. Zobacz, to jest piórnik, a tu jest Fire Road. Ja jestem. Czekaj, Fire Road. O. A, Cheetos, co to jest? Ty jesteś prawdziwy w życiu, ale tak? Ale ja tak nie wyglądam. Jak wygląda? Ja przez... tak nie wyglądam nawet. Widzowie, zobaczcie, Cheetos tak wygląda. O ja, co to jest? Dawaj, wejdź tam. Ale kozak, jesteś SCP. Ale co to jest? Cheetos, ty serio tak wyglądasz? Wyglądam, ja mam okulary. Aha, to dzięki za info. Dobra, kolejne... O ja. Simon! To jest zdjęcie Simona. Simon, czy to jest twoje zdjęcie? Ale skąd mam moje zdjęcie? Nie wiem. Może lepiej wypuszczę Simona? I czekajcie. Ja, to jest Simon, to jest... Dobra, nie wiem, co tu się stało. Jest, koniec! Widzowie, zobaczcie, od kogo mam zaproszenie. My Talking Ben, Roblox, Freeze, Roblox 3 i Kurt Jennifer. To są totalne chyba fejki, co nie? Które dzisiaj zaakceptujemy do Robloxa. Teraz się zaakceptuję wszystkich, dobra. Musimy mnie przekonać, kogo zostawić do znajomych, a kogo wyrzucić. Dobra, widzowie, wbiłem na Brookhaven RP i wszyscy tu stoją. O nie, on napisał, dodaj mi do znajomych, dodaj mnie! Dodaj mnie! Dam ci admina. O, fajna oferta, proszę, napisała. Napisał, nie jego, mnie, będziemy przyjaciółmi. Freeze napisał, dodam się do ekipy, dam ci milion pieniędzy. Ej, widzowie, ja mogę zaakceptować tylko jedną osobę stąd. Skakuje ci kotek, jak nie dodasz. O nie, dobra, to też jest bardzo mądre. Dajesz admina. Rozmawiamy sobie i zakolegujemy się. Byliśmy o pokój z minimajkiem. Wow! Okej, widzowie, wbiliśmy na kolejną grę i tutaj mam się dowiedzieć, dlaczego mam dodać ich do znajomych. To jest wszystkie powody, dlaczego mam dodać ekip... Freeza, Robloxa czy Jenę. To tutaj masz, dlaczego powinieneś mnie dodać do znajomych. Zapraszam. Okej, niech będzie. Cześć, Fyro, dodaj mnie do znajomych, proszę. Okej, idziemy dalej. Tu są lody ekipy po 2 złote. Każda osoba rok temu wakacje. Dobra, będziesz mieszkał w takim domu. O! I taka fu... Wow! A! Nie! Wyciszał to! Nie chciałem! O dobra, okej, okay. fajnie, okej, okay. Będziesz z nami mógł nagrywać. O, nagrywanie z ekipą, dobra, to jest plus do dodania ich, nice. Dobra, kolejne. Będziesz super bogaty. Ej, dobra, w sumie bogactwo jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Poznasz całą ekipę? Ej. Ale gdzie jest Minimike? Bomba. To jest Versof, to jest nie wiem kto. No dobra. Halo, o nie, Minimike się zamknął w tym, wścieka. Okej, okay, dalej jest. O, tu jesteś, Minimike. Co ci się stało? No, clown powiedział, że dostanę darmowe robuxy. Dostaję darmowe robuxy, nieźle. Dobra, i teraz wyciągam cię. O, dawaj, Freeze. O, dzięki za uratowanie. Dlaczego tu jest samochód rozbity? Co tu się dzieje, widzowie? To jest przypał totalny. O! I teraz... Oh, Freeze! Versof! Murci! Ej, ale ją odzorowali! Minimamikę! Piękne! Tromba bomba! Nice! Dobra, nice! Naprawdę fajnie. Okej, okay, kolejna osoba to jest a girl Jennifer. Roblox teraz się nagrywa... Fire out. No? Dodaj mnie, naprawdę, a czemu? Roblox mi dał robuxy, ty co mi dasz? Co? Ale ja ci wszystkich hakuję, kogo tylko będziesz chciał. Ej, this is great deal, this is dobry będziesz deal. Będziesz na plusie, przysięgam. Dobra. A zobaczmy, co tutaj mi masz za zaproszenie. Ale super, Radka, dziękuję ci, fajnie. Co to jest? Co to ma być? Kto to robił? No co, no, historia na faktach. Ej, wiesz to, Jenna, zakochałem się w to. Co to jest? Ej, usuwaj to z internetu. No, usuwaj to, Jenna. A, zostaw je. Nie dodam się za takie coś. Dobra, wow, naprawdę, ja też. Nie, dobra, widzowie, to jest naprawdę dziwne, mega dziwne, ja nie chcę jej dodawać, w ogóle nie chcę tego przechodzić. Dobra, wiesz co, może weźmiemy ślub. Co? Co to ma być? Tak. O nie, tu się wszystko zaczęło palić, zobaczcie, kanapka nawet musi się zaczęła palić.
Co tu się dzieje? Dobra. A czy chcecie zostać mężem i co to jest? Nie. Ale zobacz ostatnie. Nie! 10 lat później. Nie! To jest... Czemu mamy psa zamiast... Co to jest? Konia zamiast psa. Rodzinka Fire, dzieci. Czemu to są nuby? Jezu! Jezu, Jenna, wypuść mnie stąd, ja nie chcę. Ciebie na pewno nie dodam, wiem. To cię zhakuje. A! Nie, tylko nie to! A! Nie! Pomocy! Dobra, dobra, może cię dodam, może. Nie mówmy jeszcze... Nie, zostaw mnie. O, dobra. A nie! Strzela we mnie, dobra! Idę do kolejnej osoby, skoro ty jesteś taka chamska. Nie, zostawię. O, tam jest Ben, musisz się do niego dostać. Kolejna osoba to Roblox. Cześć, ja jestem Roblox. Opłaca ci się mnie dodać, ponieważ zostajesz admina. Oh damn, dobra. Okej, okay. Jestem ciekaw, co mi Roblox zaoferuje. Dodaję do znajomych. Dostajesz miliony Robuxów? Biorę to. Nie. Dobra, widać, to jest świetny trend w ogóle z tym dodawaniem. O, będziesz mógł hakować. O! Ej, stary, dobra. Dobra, ja muszę napisać, że chcę być Thanosem. O, dostałem bycie Thanosem. Co jest? O, boy. Tu spalam tego Robloxa. Dzięki, Kozak, dzięki, Roblox. Proszę bardzo, to twój admin. O, wow. Jest, dobra, opłaca się dodać Robloxa. Możesz zbanować kogo tylko chcesz. Lol. Mogę dziecko? Bacon Herasa, Bacona? Nie, ja bym nie chciał ich zbanować, serio. Zostawmy Baconów w spokoju, oni są śmieszni i spoko są. Dobra, właśnie powinieneś wybrać mnie. O, i tyle kasy jeszcze dostanę. O lol, kozak, dobra. Szczerze, to Roblox teraz jest najlepszy. Freeze też był spoko, ale wolałbym jednak Robloxa. Dobra, dalej. Musisz mnie wybrać. Możesz ty. Teraz to już nie wiem, czy ja chcę go wybrać, szczerze. Dobra. O nie, Roblox nie działa, naprawiajcie go szybko. Roblox się rozwalił, co jest? Aha, to jest jakaś historia. Drink, halo. Halo, Roblox, daj admina, to naprawię ci Robloxa, serio. Aha, czyli ktoś zadzwonił do Robloxa i... Slender dostał admina. Bo on obiecał Robloxowi, że naprawi go. To jest Emo Kidos. Pierwszym krokiem dodam sobie milion Robux. O nie. Dodawanie Robux, analiza, potwierdzanie, akceptowanie, stan konta. Miliard! Ej, wiecie, jakby ktoś dostał miliard Robux, to by totalnie zniszczył Robloxa, bo Roblox daje pieniądze za Robuxy i wtedy by nie mógł się wypłacać. To nie wiem, to była nieskończoność jakiejś kasy, serio. A teraz zniszczymy wszystkie gry. Pomyślnie zniszczono. Jezu, co tu się odwala? O nie! On powoluje wszystkich graczy admin. On powanuje wszystkich graczy i adminów. Musimy powstrzymać tego Odera. Serwer, musimy go zniszczyć. Tutaj jest konto Slendera. Okej, okay, niszczymy! Aaa, niszcie go! To jest mocne. Jest! Udało się! Nie, wykosowali mi konto. Już nie mogę hakować Robloxa. Yeah! Dobra, świetna historia, ale nie przekonała mnie do dodania Robloxa. O nie, o nie, o nie, gdzie jestem? Co jest? Roblox, dobra, dobra, dodam cię, albo nie. Co on zrobił? Dobra, dobra, idzie wtedy. Nie. Widzowie, jest! Uciekłem. O nie, wyszli. Aaaa! Dobra, uciekłem teraz. Okej. Okay. Nie, no nie, oni idą na tych drabinkach, co jest? Jaka głupota, pomocy, widzowie. Okej, okay, dobra, dalej. Roblox zrobił mi Happy Meala. Ej! Chcielibyście oczekiwać, że ja jem Happy Meala od Robloxa? Spytał się na przykład Cheetosa, żeby mi zrobił i wysłał. To było co najmniej fajne. Dobra, on wrzucił tam Slendera. O fu! Nie chcę iść człowieka, wrzucił tam Brookhaven. O, spoko. Jak dostanę naklejkę Brookhaven, to spoko. I dalej wrzucił tam hakera. Nice. To dla ciebie Fireout. No dzięki Roblox. Ale ja nie wiem, czy ja chcę. Nie, zabiłem Robloxa. Zaraz się to teraz znaczy koniec. Okej, okay, kolejna osoba, widzowie, jest to Ben, co nie? Teraz mam się dowiedzieć, dlaczego mam go. Dodaj mi do znajomych, bo znam Toma i jestem super, okej. Dobra, zobaczmy, co on ma do przekazania. Ej, Tom, musimy porozmawiać. Okej. Oszukamy Angelę. No dobra. O nie, oni już próbują oszukać Angelę. Ej, Angela, może pójdziemy do ciebie? Okej. Nie, co to ma, w ogóle jak to mnie ma przekonać do dodania go znajomych? To tak, dobra, ja wam coś ugotuję. O nie, Ben i Tom stoją. Ten beta, jego twarz jest piękna. My cię okradamy. Nie, Tom i Ben, wy z kamerzy. Dobra, okradają. To jest jakieś dziwne dźwięki. Dobra, o nie, oni okradają Angelę. To jest tak, co wy tu robicie? To nie ja! Przepraszam. Dobra, Ben, nie możemy się z tobą kolegować, idź. Właśnie, co? Nie! Aha, czyli cała wina poszła na Bena teraz, dobra.
I teraz Ben wrócił. Ech, straciłem wszystkich znajomych. Teraz pozostaje mi siedzenie w domu. Jezu, to jest wzruszające. To jest wzruszająca historia na faktach. Okej, no idziemy dalej. Tutaj mamy Mama Fajro, ta co? Aaaa, jaki hamburger? Hamburger. Aaaa! Hamburger. Nie, ała, dobra. Co to jest? To jest jakiś quiz i to jest niby moja mama Fajrota. Aha, dobra, Pepko. Dobra. Hamburger. Co? Że to jest niby moja mama? O co tu chodzi? A, że on pokazuje twarze moich rodziców. Super! Co to jest? Co ma być? Chyba lejsy. Lejs? Nie. A, co jest? Co jest? Jedzenie psa mam w ręku? Co to? A, może przejdę sobie bokiem. O, tata Fajrota. O nie, teraz chcę pokazać twarz mojego taty. Co to jest, zamaskowany ninja Ben? Dobra, Ben. Nice, uwaga. Uuu, mój tata, giga chat. Dobra, teraz mamy historię. Angela, muszę ci coś powiedzieć. Okej. Zakochałem się w tobie. OMG, ja też. Wychodzę, okej. Dobra, już jest noc. Gdzie ona może być? Dzięki Tom, ja muszę już iść. Ej, ale muszę ci coś powiedzieć, Angela. Zakochałem się w tobie. A, co? Czekajcie, o co tu chodzi? Ben się w niej zakochał i Tom? No dobra, w sumie możemy razem być. Ale jak zerwę z Benem. O nie! To jest chamskie. Dobra, Ben, musimy ci coś powiedzieć. Co? Co musimy? Zostawiam cię, teraz jestem z Tomem. Co? Nie, proszę nie rób mi tego. Nie, dobra, widzowie, te historie są takie chore. Kto to wymyśla? Okej, ona zdradziła Bena i koniec. Mam ostateczny wybór. Ten odcinek był mega dziwny, ale mogę teraz wybrać Jenę, Robloxa, Bena. O, on ma guacamole! Czy Freeza. I ostatecznie wybieram Kich, tak! W sumie zaakceptuję wszystkich, bo mi się podobało. Dziękuję, że zagrałeś w moją grę Fireout. Jestem twoją psychofan, zjedź na dół, żeby przejść quiz. Dziękuję bardzo za tą grę, w ogóle mega to jest miłe. Co to jest? Czemu? O co tu chodzi? Czemu te zwierzaki tak wybiegły? Ale dziękuję bardzo za gierkę, nie, no naprawdę. Dziękuję każdemu, kto robi coś dla mnie albo po prostu dla kanału. Lecimy! Trzeba tu zjechać, żeby zejść na jakiś quiz. Ło, tam byłem ja, zobaczcie. W ogóle się wywróciłem. Co tu się dzieje? Dobra, o, coś tam było. Tam jest Fireout Piggy w tym. Dobra, zjeżdżamy. Ej, zatrzymałem się. Halo, nie, zjeżdżam. Wow. Dobra, zjeżdżamy. To chwilę może potrwać, bo widzę, że ta zjeżdżalnia jest długa. Ale jestem ciekaw, co będzie na pierwszym quizie. Co jest? Dobra, wbiłem od góry, bo mnie zabiło. I wiem, że ta odpowiedź już jest zła, więc musimy wybrać to po lewej. Kto jest twoją dziewczyną? Co to jest? Co to jest za quiz? Halo, to nie miało tak wyglądać. Kto jest twoją dziewczyną? O co tu chodzi? Dobra, mamy do wyboru osobę, która wygląda jak skamer w Robloxie, bo takie mają outfity skamerzy zwykle. Takie bekowe. I mamy też do wyboru lalkę ze Squid Game. Ja chyba pójdę w lalkę ze Squid Game, wiecie? Bo to nie działało, więc co? Naprawdę to jest moja dziewczyna? Co to jest? Dlaczego ja ją całuję ta? O co tu? Nie. Dobra, kolejny quiz. Nie wiem, co się dzieje z tym quizem na początku, ale już mamy kolejny ten do wyboru. Ile masz lat? 69, czyli jestem starym dziadkiem. Ledwo robię szpagat, a jednak dalej jestem młody. Czyli mam 17. Skąd wiedziałaś, że mam 18 lat? Pytanie. Nie, no to raczej chyba dużo osób wie. 17 lat, więc uwaga, wchodzimy. Jest, dobrze. Zgadłaś, dobrze. Dobra, i teraz kolejne. Simon jako Nubek, ja jako Sonic. Co to jest? Dobre to jest. To jest trzy potrójny podbródek. Zostaw lajka i suba w ciągu 3 sekund, albo będziesz mieć potrójny podbródek. Ten, a tu Fireout ma Sonika, dobra. Kolejne, ile jest postaci w Poppy Playtime? O ja, to jest ciężkie, czekajcie, jest ta laleczka na pewno. Jest też Huggy Wagek. I czy ona jest już w Poppy Playtime? Czekajcie, chyba są dwie dalej. Nie ma chapteru drugiego. Albo jeszcze się liczy jako ja, że ja jestem trzecią postacią. O nie, nie wiem co wybrać. Dobra, wybieram dwa, bo nie pamiętam. Jest, dobrze. O, ale to jest stresujące, dobra. Kolejny, Fire. Jo, ale to jest koza. Zerowane z Poppy Playtime'a, ta. Na środku jak jest, tak. Moja babcia. Ta osoba, która to zrobiła, to jest koksem. Ja, Fajro. Dobra, idziemy dalej. Mamy tu do wyboru. Jak się nazywa Simon? Patryk czy Szymon? O.
Nie, skąd ty to wiedziałaś? Skąd ona wie, że Simon ma na imię Patryk? Patryk, nie, tak serio to wiem, że Szymon. Ej, nie wiem, to jest creepy trochę, ale fajne, nie? Naprawdę fajny quizik. Dobra, więc wchodzimy z Simon. Dobrze, zgadłem! Ej, piona. O, tu mamy checkpointik, zapiszemy sobie, nie wiem, czy on działa. Dobra, skocz na to, co uważasz, ale uważaj, bo spadasz. O ja, to jest z tego. Jestem ciekaw, co tutaj trzeba. W ogóle, co uważasz? Co to znaczy, co uważasz? Dobra, Fire Road Junior czy Fire Road? Spróbuję. Fire Road Junior! Aaaa, czemu nie? Czemu Fire Road Junior jest lepszy od Fire Road'a? O nie. No i co teraz? Gdzie ja będę? Checkpoint działa, dobra. Mamy checkpointa, więc idziemy teraz tutaj. Czyli Fire Road. Tak, działa. Okej, teraz tak. Fire Road czy Nubek? Szczerze, to nie wiem, co może być tutaj do wyboru. Ale ja wolę. To jest stresujące. Fire Road. Czas na reklamy. Zapraszam na fireroad.pl. Zanim wszystko się wyprzeda. Ej, zapraszam. Ej. Jest, udało się, nice. Okej, teraz mamy do wyboru Fire Road, znaczy Robuxy jedne, czy Robuxy masa Robuxów. No ja szczerze wybrałbym masę Robuxów, ale nie wiem, co wybrać. Dobra, wybieram masę Robuxów. O, jest, udało się. O, dobra, teraz mamy tak. Umbrella czy ten Star, czyli parasolka lub gwiazda. Szczerze, to ja wybieram gwiazdę. Jest prostsza, jest wycięta. Co jest, taki trik zrobiłem, widzieliście to? Ale chodzę jakoś wolniej. Ej, nie mogę przeskoczyć tego już. Aha, czyli dobra. Czyli zcheatowałem, ale i tak się nie uda, bo... Aj, no dobra. Lecimy z powrotem. Pum. Okej, to działa. Szczęście tu działa, jak moja noga, która teraz na tym stanęła i się nie boi. Dobra, nie wiem, o czym ja mówię, widzowie. Jest jakiś lek na mówienie głupot, bo ja bym go chętnie kupił. Dobra, mamy do wyboru McDonald's czy KFC? Szczerze to wolę McDonalda, ale się boję. Boję się wybrać. Dobra, strzelam KFC. Jest, trafiłem. Dobra. Mamy zamiast McDonalda, a ja szczerze chyba wolę McDonalda. Dobra, mamy do wyboru Jerry Face czy moja twarz? Dobra, nie wiem, co wybrać, szczerze, nawet nie mam pojęcia. Dobra, wybiorę moją twarz, bo mi się bardziej podoba. Ale nie mam nic do twarzy Jerry'ego, jest fajna i droga. Nie! Okej, Jerry Face był wygranym. No w sumie jest droższy. Dobra, teraz musimy wybrać Simon czy Cheetos. O nie, ten wybór jest mega straszny. Ale Simona znam dłużej. Dobra. Kogo wolę? Sorry, ale wolę Simona, czy to sorry, nie obraź się, ale znam dłużej Simona, więc. Ale czy to jest bardzo fajny i bardzo spoko. Bardzo, bardzo dobry do zjedzenia. Często go jem. Nie, tak serio to nie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy jakieś noże. Mamy mniej Simona jako killerów. Mam nadzieję, że oni nie zabijają, nic nie robią. Dobra, idziemy sobie kliknąć checkpointa. I teraz, który lepszy? Fire Road stary, nowy, czy Fire Road stary? Dobra, jestem ciekaw. Uwaga, wybieram ten. 3, 2, 1. Go, walić to. Wow, udało się. Ale ten chyba też działał. Nie, tam to zabijał, oh man. Dobra, czyli mamy tej. Co to jest? Dalej jest quiz. Ej, co to jest? Tu można przejść? A nie, myślałem, że tu można przejść. To jest jakaś strzałka, dobra. Możemy wybrać, kto to jest. To jest Jerry. I super. Dobra, mamy. Tutaj mamy chmureczkę, dobra. Chmurek to jest mega proste. Chmurek jest, dobrze! O, jaki słodki! Słodki Fire Road Junior. Dobra, wpiszemy Fire Road Junior. Ale zobaczcie, tak by wyglądał Fire Road Junior, jakby był w realu. A propos tego, 26. Prawdopodobnie Fire Road Junior będzie już w sklepie na fireroad.pl. Tak, naprawdę. Dobra, tutaj wpisujemy Fire Road Junior, okej. Mamy do wyboru. Podpowiedź. Nie Simon z nowej popularnej gry horror. Aha, czyli to nie jest Simon, myślałem, że to Simon. Dobra. To może być Huggy Wuggy? Skoro popularnej gry horror. Tak, zgadłem! O nie! My god! Najgorzej, friendly smile, moja twarz. Z trzema oczyma. Co to jest? Winnie, bo to jest winning smile, dobra, winning smile. Tak, co jest? To jest kolejny winning smile. Zaraz za patelni. Dobra, winning smile razy dwa.
Smile, okej. Okay. Are you winning, son? O nie, prezydent Stanów Zjednoczonych z winning smilem. Kolejne, burger, burger smile. Winning smile i winning smile cyklop. Oh yeah, to uwielbiam. Dobra, i tu mamy wygraną już. Oh man. O, się teleportuje. Wybierz jedne drzwi i... Drzwi i... Mam wybrać czerwone czy niebieskie? Niebieskie! A, muszę kliknąć. Myślałem, że trzeba wejść. O, gdzie jestem? Halo? Witaj w niebie. O, hej! Czekaj, to są jakieś drzwi? Muszę ci coś powiedzieć trochę o niebie. A, dobra. A ja wolę pójść tutaj. Witam wszystkich. Nie, trzeba się ukryć. Oni to gadają. Dobra, idziemy dalej. Co to jest za story kozackie? Ilu zabraliście ludzi do zjedzenia? O nie, oni chcieli mnie zjeść! To była podpucha! To była podpucha... Pan Bóg. Tak być nie może, za mało ludzi zebrali. O nie, dobra, czy ja jestem jednym z nich? O, ja dobrze, że oni mnie nie widzą. Dobrze, że to tylko story. Co on tutaj robi? Łapać go? Aha, to jednak nie jest story. Aaa, widzą mnie. Co on tutaj robi? Łapać go? Dobra. Lecę, a, kontynuuj. Szybko. Jest, dobra. Gdzie ja? Mniami? Aaa, jestem na talerzu. Aaaa, pomocy, on chce mnie zjeść mniami. Co to w ogóle jest? Co to jest za gość? Jakiś kurczak. O, czemu kurczak je jaja? Aaaa, dobra, jestem tutaj do jakiegoś portalu. Among Us mnie uratuje. Among Us. O, uratowałem cię. O, dzięki. Ha, dobra, to tyle było, dobra. To dzięki, wielkie za oglądanie, siema wszystkim. No i widzimy się w kolejnym odcineczku, bye.